Zostałem przeklęty, życzyli śmierci, wyzywali mnie od bankartów. Moja mama wtedy... Ja się nie bałem tego, co ja narysowałem. Ja się bałem tego, co fizycznie przy mnie było i chodziło za mną. Nagle zobaczyłem piękną biel, a z tej bieli wyłonił się obraz fizycznie prawdziwego, żywego Jezusa, który mnie przytulił. Bardzo mocny, intensywny egzorcyzm, podczas którego działo się dużo takich ciężkich fizycznych rzeczy też dla wstawienników, gdzie przemieszał się razem z moją osobą po pomieszczeniu cały fotel, na którym siedziałem, zostawiając rysy na posadzce, wbijając się nogami w ziemię. Ale podczas egzorcyzmów zawsze wychodziłem z ciała i widziałem to, co dzieje się wokół. Witajcie, kanał prowadzi mnie Jezus Robert z Kassa, dzisiaj Dawid, który został wyrwany od zła, uwolniony przez modlitwę egzorcyzmów, przez zaufanie Jezusowi, bo go spotkał i jemu zawierzył. Posłuchajcie niesamowitej historii. Cześć Dawid. Cześć Robercie, dziękuję za zaproszenie. Troszkę czasu minęło od tego zaproszenia, ale Pan Bóg miał różne plany, różne pomysły na ten czas. Wiele pięknych rzeczy, jak tak śledzimy siebie, obserwujemy nawzajem, wiele przez ten czas się wydarzyło, za co Panu Bogu jestem wdzięczny, gdy widzę, obserwuję Ciebie, jakie cuda dzięki. Pan Bóg powołuje do życia przez to takie tchnienie w tym naszym życiu ziemskim, co się dokonuje. Cieszę się, że przez to nasze takie poznanie się i spotkanie też kiedyś jakiś czas temu, to też dało we mnie taką siłę i moc przez widzenie tego, jak Ty trwasz w swojej wierze, przez spotkanie się właśnie z Twoim świadectwem i widzę, że nie jest przypadek, że teraz w tym czasie właśnie tutaj, po tej przerwie od ostatniej naszej rozmowy, na premierze filmu Powołany, żeśmy się tak właściwie fizycznie spotkali pierwszy raz, znając wcześniej przez ewangelizację z social mediów. Cieszę się, że teraz tutaj właśnie ten moment nastąpił i możemy się spotkać i o tym wszystkim w tej pięknej atmosferze doświadczenia Bożego tchnienia i tych cudów zrealizowanych w życiu przede wszystkim rozmawiać i cieszyć się. No dzięki za tą laurkę, dzięki. Ale słuchaj, najważniejsze jesteś dzisiaj Ty w tym wszystkim i Twoja historia. Jak to było? Czy Ty Pana Boga znałeś od dzieciństwa, czy później Go spotkałeś? Opowiedz. Ja miałem to szczęście, za które do dzisiaj dziękuję Panu Bogu, że w rodzinie Pan Bóg, Trójca Święta, święci, mamusia przenajświętsza, ukochana, byli obecni. Tak naturalnie o nich mówię, ponieważ Pan Bóg nigdy to nie był Pan, zawsze to był Bóg Ojciec. Nigdy to nie była Matka Boska, zawsze to była mamusia. A Jezus był najbliższym przyjacielem. I tak sobie myślę, że gdybym jako dziecko tego ze strony rodziny dziadków, którzy mnie wychowywali po rozwodzie rodziców, gdyby oni o to nie zadbali i przykładu tej takiej czystej, prostej wiary, bez jakiejś spontaniczności, wybuchowości, jakichś nadprzyrodzonych, nadzwyczajnych cudów, wiary opartej na takim prostym zaufaniu ludzi po dwóch, trzech klasach podstawówki do momentu, gdy wybuchła wojna, wiary opartej na zaufaniu i tradycji, gdyby tej wiary nie było, to ja podejrzewam, że ja mógłbym teraz nie żyć. Za co jestem Panu Bogu, za tą relację i ten kontakt obecności Bożej w moim życiu, za co dziękuję, jestem bardzo wdzięczny. Ale czemu miałbyś nie żyć, powiedz? To wszystko, do czego będziemy zmierzać i tak tutaj rozwijać w trakcie mojego świadectwa, opiera się na przekleństwie i błogosławieństwie, czyli śmierci i życiu. I moja historia tak naprawdę zaczyna się w momencie, kiedy ja jeszcze fizycznie jako człowiek tutaj na tym świecie nie byłem, zaczyna się w łonie mojej mamy. W momencie poczęcia, kiedy tam się rozwijałem jako życie. No to już jesteś na tym świecie, tylko jeszcze jako komórka. Tak, dokładnie, dokładnie. Mówimy tutaj o tym wymiarze takim bardziej wyobrażenia duchowym osób, które były wokół mojej mamy, kobiety w stanie błogosławionym, ponieważ kiedy moja mama chciała się podzielić informacją o tym, że jest w stanie błogosławionym już drugi raz, ponieważ miała już rocznego syna Artura, mojego starszego brata,
kiedy podjął decyzję podzielenia się tą informacją z moim tatą, swoimi teściami, spotkała się z bardzo traumatyczną, przykrą sytuacją dla niej, która ciągnęła się za nią aż do śmierci, ponieważ mama zmarła ponad rok temu, 19 lutego, obchodziliśmy rocznicę, a ja widziałem skutki tej sytuacji, kiedy dziadkowie zamiast cieszyć się i pogratulować mojej mamie, oni przekleli ją. I mnie zostałem przeklęty, życzyli śmierci, wyzywali mnie od bankartów. Moja mama wtedy się popłakała, ponieważ bała się, ale nie sądziła się z tym, że może mamy spotkać aż tak ostra sytuacja ze strony teściów. Wtedy przerosło, popłakała się, powiedziała, że dziecko jeszcze nie narodzone, a już przeklęte. I oni wtedy powiedzieli, że nie będzie tak łatwo i że będą robić wszystko, aby została dokonana aborcja. Mój tato już wtedy też robił wszystko, aby doszło do rozwodu, rozbicia, rozwalania związku sakramentu małżeństwa, ponieważ on nigdy nie przywiązywał do tego wagi, do sakrum, do świętości, do duchowości. I też był za tym, aby dokonać tej aborcji, ponieważ kiedy okazało się, że mój tato już wtedy sypiał z innymi kobietą i począł poza łożem małżeńskim inne życie, inne tchnienie, ja nagle stałem się poza moim pierwszym bratem, tym takim dla ojca ukochanym, jakby w cudzysłowie, pierworodnym, którego też potem zostawił i zdradził przez rozwód, odchodząc do innej kobiety. Ja się okazałem taką przeszkodą w życiu materialnym, w życiu hedonistycznym, w życiu rozrywki, ponieważ kolejne dziecko, żywe dziecko dla człowieka, który nie jest odpowiedzialny, wiąże się ze strachem przed tą odpowiedzialnością. I to było dla mnie, już wtedy podejrzewam, w łonie mamy, także dziecka, które czuje, odbiera te impulsy, też takim bardzo mocnym doświadczeniem. I to potem wszystko zaczęło wychodzić przez kolejne lata, poprzez kolejne wydarzenia, w trakcie egzorcyzmów, o których też opowiemy. Dlaczego do tych egzorcyzmów doszło. Czyli jeszcze chciałem wrócić do tego momentu, tych słów twojej rodziny. Dlaczego uważasz, że to były tak kluczowe słowa w twoim życiu, że to przekleństwo ich było tak ważne? Przez wszystkie lata i słowa poznania, które dostałem, kiedy już otworzyłem się na moc i działanie Pana Boga, uświadomiłem sobie, że Pan Bóg jest Panem życia i śmierci. Przede wszystkim zmierza do tego, dając nam wszystkie możliwe drogowskazy w Kościele, od sakramentów, przez słowo życia, słowo zawarte przede wszystkim w Piśmie Świętym, przez formację w żywym Kościele, dla nas chrześcijan, dla mnie jako katolika, przez prasę, przez parafian, przyjaciół w Kościele, to, aby mógł się rozwijać i dążyć do zbawienia, do wieczności. Jednocześnie przy tym rozwijając swoje umiejętności i talenty, takie jak moje pasje projektowe, to, że skończyłem liceum plastyczne, Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, jestem czynnie działającym grafik designerem, grafikiem komputerowym, zajmującym się. Jak potrzeba komuś usługi takiej, to też świadczysz, tak? Tak, pewnie. To zostawimy linka. Pewnie, w wymiarze takim świeckim i duchowym możemy działać, ale widzę, jak mocne i istotne było to przekleństwo w momencie, kiedy byłem poczęty, przez to całe piętno, tą pożogę, trawienie przez pożar tego przekleństwa, co w wyniku skutków i kolejnych sytuacji to przekleństwo chciało i próbowało zrobić, gdzie ja nie wiedziałem, kto jest Panem sterującym tym przekleństwem. I dopiero potem okazało się właśnie przez już współpracę z Panem Bogiem, przyjęcie Go do swojego serca przez proroctwa, słowa poznania, które dostawałem. Ja, ksiądz egzorcysta modlący się nade mną. No dobrze, ale to poczekaj, zanim do egzorcyzmów. Czyli poszedłeś do liceum, tak? I tam wtedy miałeś wiarę, czy odrzuciłeś wiarę w tym liceum? Powiem tak, że idąc, to było gimnazjum i liceum plastyczne, poszedłem właśnie z tego domu
modlitwy i wiary. Poszedłem wierząc, ale przez to, że mój tata też był plastykiem, że też interesował się sztuką, plastyką, malarstwem, rysunkiem, rzeźbą, też wcześniej kończąc liceum plastyczne w Katowicach, próbując się dostać na Akademię Sztuk Pięknych do Katowic, gdzie noga mu się podwinęła i się nie dostał, a ja potem, nie mając takich warunków jak on, domowych i materialnych, nie mając kontaktu z ojcem, który mógłby mnie wtedy też jakoś podszlifować do tej szkoły, pociągnąć, ja się dostałem. To też był dla ojca taki kolejny gwóźdź do trumny. Ja idąc do tej szkoły szedłem z wiarą, ale do środowiska kolegów i koleżanek taty z pracy, z ognisk pracy pozaszkolnej, różnych zespołów plastycznych, w których ojciec działał. I ja idąc z tą wiarą, a odkrywając gdzieś jako dziecko, kodując pewne słowa, wyrażenia mojej historii, już kodowałem ten zwrot, ten wyraz aborcja. Dawid został ocalony od aborcji. Wcześniej, jak słyszałem, że dorośli rozmawiali, ponieważ mama była po rozwodzie z tatą, jak ja miałem niecały roczek, tata od nas odszedł, zostawił nas i zopiekowali się nami dziadkowie. Ale czy to mama cię chroniła od tej aborcji, czy jak to się stało, mama, że nie doszło? Powiedziała, że ona zrobi wszystko, nie dopuści, aby ta aborcja została wykonana, przez co tata fizycznie i psychicznie z dziadkami nad mamą się znęcał do samego końca, kiedy miał jeszcze taki fizyczny wpływ na mamę przez kontakt, do momentu, kiedy nastąpił rozwód i schorowaną, już bardzo mocno znerwicowaną depresyjnie mamą, już, która musiała się leczyć na nerwy, nerwice, depresję, zajęli się nami, przyjęli nas pod swój dach dziadkowie, rodzice, mamy. I ja z tego domu potem poszedłem też do szkoły plastycznej, ale co chwilę spotykając nauczycieli, którzy mówili, że patrząc na moje nazwisko, mając pierwsze, drugie lekcje, rozpoczynając szkołę, jest to dla mnie coś nowego, czytałem nazwisko i widzą chłopaka, który mając te 12-13 lat, wygląda identycznie jak mój tata w tym czasie i oni tak patrzą i mówią, że ty jesteś chyba synem mojego kolegi ze szkoły, czy jakiegoś tam domu kultury i pytałem się, co u taty. I dla mnie to był taki ból, że ja nie mogłem nic na temat taty powiedzieć, ponieważ ten tata uciekał przede mną, nie chciał mieć kontaktu, bał się, jak teraz to odczytuję, miłości. Bał się prawdziwej Bożej miłości. I dla mnie to zawsze był ogromny ból i cierpienie na każdym etapie rozwoju i nauki, połączony z ogromnym takim żywym i czynnym chłonięciem nauki i edukacji przez, przez pasję projektową i sztukę. Dobrze, ale powiedz, czy było takie odejście twoje od wiary wtedy w tym liceum, czy w tej fazie dorastania, czy wtedy zachowałaś tą wiarę? To stopniowo zaczynało gdzieś tam narastać od momentu, kiedy ja miałem gdzieś może 3 lata i zaczynałem tworzyć pierwsze rysunki, pierwsze obrazy i to nie były piękne rzeczy. To były obrazy bardzo mocno niepokojące osoby dorosłe. Do tego stanu, że czasami rysując coś, w pokoju krzyczałem, płakałem, zostawiałem rysunek, nie dokończając go, ponieważ to, co ja rysowałem, ja się nie bałem tego, co ja narysowałem. Ja się bałem tego, co fizycznie przy mnie było i chodziło za mną. W jakiś sposób czułem obecność jakiegoś medium, które próbowało się materializować. Ja to czułem na ramionach, na plecach, na twarzy, na klatce piersiowej. I ja to wtedy rysowałem. Ponieważ dziecko rysuje to, co je otacza. Rysuje obrazy, które widzi. Rysuje mamę, tatę, drzewa, ptaki latające. A ja rysowałem to, co wokół mnie wtedy w takim wymiarze duchowym było najbliżej, co od środka próbował gdzieś tam mnie porwać. Ja nie wiedziałem, co to jest. I w momencie, kiedy ja to rysowałem i mama na przykład przybiegała do pokoju, bo widziała, że ja płaczę, ja krzyczę, brała ten rysunek. Z jednej strony widziała, że ja, jak na swój wiek w porównaniu do innych kolegów, koleżanek, rysuję rzeczy bardziej złożone, bardziej precyzyjne, które na wiek tego dziecka nie byłyby możliwe. I z jednej strony to była radość, że dziecko jest tak uzdolnione plastycznie, a z drugiej strach i lęk, dlaczego dziecko rysuje tak przeklęte rzeczy. I to, ten stan, to uczucie cały czas za mną chodziło, jak potem odczytałem, w parze z rozwojem pasji, umiejętności, talentu plastycznego, edukacji i potem zawodu do momentu takiego oddania się Panu Bogu i oczyszczenia. To jak do tego nastąpiło? Dlaczego zacząłeś szukać Boga w takim tym już dorosłym życiu? Ja w dorosłym życiu
miałem wiele puzli i elementów, których nie umiałem nazwać. To w ogóle nie składało mi się w jakąś spójną całość. To próbowało robić we mnie jakiś taki zamęt. To było nielogiczne. Brakowało mi do tych puzli jakichś takich głównych łączników budujących cały obraz. Ja nie wiedziałem nawet, jaki obraz te puzzle zbudują. I kiedy zaczynałem patrzeć w przeszłość, szukać jakichś w takim wymiarze typowo ludzkim jeszcze wtedy czynników wychodzącej na powierzchnię nerwicy, depresji, bo był etap poznawania terminów. Terminów takich naukowych, medycznych. Co to jest? Co może mi dolegać? Zaczynałem łączyć puzzle i elementy. I pamiętam, jak umierał w mojej świętej pamięci dziadek Janek. Byłem wtedy po drugim roku studiów. Miałem 20, 21 lat. Dziadek na łożu śmierci powiedział mi, że po tym incydencie, kiedy ja rysowałem takie różne rzeczy, kiedy mama była w szpitalu po rozwodzie i ja krzyczałem, płakałem, moczyłem się w nocy, babcia, dziadek płakali razem ze mną, opiekując się mną i małym Arturkiem, nad moim łóżkiem był obraz mamusi panienki, czarnej Madonny z Częstochowy. I ja w kontrze do tych czarnych, mrocznych obrazów, które mnie budziły, ja nie pamiętam relacji z mamą. Z mamą, która mnie urodziła, która dała mi życie. Nie pamiętam tego jako pierwszy moment. Ja pamiętam jej brak i tą ciemność. I ona w nocy rozchodziła się z płaczem, kiedy moja babcia zaczynała się modlić do najukochańszej, najpiękniejszej kobiety w moim życiu. Do mamusi panienki z Częstochowy. I wtedy ustawały wszystkie lęki, ustawał płacz i cierpienie. I dziadek, kiedy ja miałem około 3 lat, Artur był starszy, dziadek pewnego razu rano odczytał takie słowa prorocze, że trzeba zostawić wszystko, pójść na pierwszy pociąg do centrum w Zabrzu, który jedzie, nie znając nawet kursu rozkładu jazdy. Wziął mnie pod pachę i mojego brata Artura za rękę i on udał się do mamusi, do Częstochowy, aby uklęknąć przed najświętszym obrazem. I on wtedy tam oddał te wszystkie ciemności, to, z czym się zmagam, to, co mnie budzi w nocy, mówiąc, to są moje wnuki, a twoje dzieci. Oddaję je tobie i dzieci kochane, kiedy tylko poprosicie waszą mamusię, a to jest wasza mama, ona nigdy was nie zawiedzie i zawsze się wami zaopiekuje. I od tego momentu, kiedy dziadek mi to na łożu śmierci powiedział, ja nie pamiętałem tego, ale gdy rozmawiałem z moim starszym bratem Arturem, on pamięta tą podróż, on pamięta wtedy jakąś taką prędkość, że dziadek go wziął szybko, ubrał jakieś takie tempo, że coś się dzieje i ten moment, kiedy już był przed obrazem i klęczał z dziadkiem ze mną na rękach, nie trzymającym przez dziadka, Artur stał obok, kiedy żeśmy się modlili. Artur tą scenę pamięta i dla nas to było takie mocne wytłumaczenie tego, że mimo sytuacji i momentów, kiedy tak po ludzku sami żeśmy próbowali odchodzić, mamusia panienka zawsze przy nas była i zawsze czuwała. I kiedy dziadek kilka dni później odszedł z tego świata, dla mnie to był taki pierwszy cud, jakiś taki nadprzyrodzony z życia dziadka, z tej jego takiej wiary prostego człowieka, bardzo skromnego, ale konkretnego i pracowitego, który uczył się wiedzy z książek, nie ze szkoły, z trzech klas podstawówki, ale uczył się z Pisma Świętego, z praktyki modlitewnej. On w kościele nauczył się czytać, śpiewać, chwalić Pana Boga i tym żył. I na tym fundamencie budował to wszystko. I ja w takich relacjach, okolicznościach walki z tą ciemnością, ale też świadomością, że Czarna Madonna z Częstochowy, mamusia przenajświętsza mną się opiekuje, poszedłem do szkoły plastycznej. I był taki moment zwrotny, już takiego zagubienia, niepewności, kiedy ja doszedłem w tych uczuciach, emocjach do klasy maturalnej. I przyszedł wrzesień, rozpoczęcie roku szkolnego, skończone 18 lat. I pamiętam, że to była taka impreza rodzinna, październik, kilka imprez pod rząd, spotykamy się, zaczyna się taki szum, wspominamy rzeczy jeszcze z poprzedniej imprezy urodzinowej, rozmawiamy, cieszymy się sobą, bo jest więcej spotkań, ale ja miałem o 16 lat starszego kuzyna Marka, z którym nigdy nie rozmawiałem. Ja byłem tym najmłodszym
z kuzynów. I była potem taka duża przerwa, 16 lat, 19, starsze kuzynki, kuzyni i ja taki mały łobuz, chodzący, nie rozumiejący, o czym oni rozmawiają, ale gdzieś tam chodzący wokół i przeszkadzający w tych rozmowach prowadzonych przez 16-20 parę lat. Marek już wtedy, kiedy ja byłem w klasie maturalnej, miał syna, pracował, założył rodzinę, więc ja już całkowicie nie miałem o czym z nim rozmawiać. Ale nagle przy stole rodzinnym padł temat: Dawid, ale już mamy październik, ty rozpoczęłeś przecież rok szkolny, a ty będziesz miał maturę w następnym semestrze. W ogóle co byś chciał robić dalej? I nagle tak się poczułem, że temat, wszystkie rzeczy, sytuacje wokół, które się działy, wszystko się tak zawiesiło w przestrzeni i wszyscy nagle tak się wychylili jak w filmach i popatrzyli na mnie. I ja zrobiłem się cały taki blady, czerwony, ta twarz zaczęła się mienić tymi kolorami i nie wiedziałem, co po prostu powiedzieć. I Marek jakby wybrnął wtedy z tej sytuacji, wyciągnął mnie: to ja mam pomysł, Dawid, to może my pojedziemy na takie spotkanie do katedry, do Częstochowy, do księdza egzorcysty Włodzimierza Cyrana i będziemy się tam wspólnie modlić o to, co nas jeszcze czeka. Ty o swoje rzeczy zawierzysz to, co się teraz w tej głowie twojej dzieje, to, na co jeszcze nie masz odpowiedzi. Pomodlimy się i oddamy to Panu Bogu, Panu Jezusowi. Ja już byłem kilka razy i też widzę, jak Pan Bóg pewne rzeczy układa, prostuje i nadaje sens. Ja wtedy tak wyciszyłem się, uspokoiłem, te emocje gdzieś tam opadły i po ludzku zacząłem się, no dobra, spoko, pojedziemy sobie do tego kościoła. Ile razy ja przecież byłem w kościele? No, Jezus, Jezus, Matka Boża, Matka Boża, Pan Bóg, Pan Bóg. Co mi zależy? Ja już czułem, że w tej takiej relacji z Panem Bogiem, za którą jestem teraz wdzięczny i staram się żyć i normalnie rozmawiać, dla mnie to wtedy była taka rutyna jak dla 18-latka. To osoby wywodzące się z domu wierzącego, katolickiego. I Marek mi wtedy powiedział: ale przygotuj się, bądź w stanie łaski uświęceń. No dobra, pójdę, ksiądz mi zapuka, dostanę to rozgrzeszenie, przecież tyle razy byłem u spowiedzi. No i przyszedł ten dzień wyjazdu, który był dla mnie czymś takim bardzo kluczowym i ważnym. I w tej takiej rozsypce brakujących puzli elementów, które przez ostatnie lata w coraz szybszym tempie Pan Bóg zaczął nazywać, to był taki puzzle tego wydarzenia na spotkaniu w Częstochowie, organizowanego przez Przymierze Rodzin Mamre, który ja potrafiłem nazwać, co się wtedy działo i wydarzyło. I po tym wydarzeniu zacząłem dalej pędzić i te kolejne puzzle gdzieś tam mi uciekały i ja zacząłem o tym Panu Bogu zapominać. Tutaj też bym musiał opowiedzieć właśnie o tym, co wtedy podczas tego wyjazdu w listopadzie, już za dwa tygodnie od tego spotkania rodzinnego, wtedy w katedrze w Częstochowie nastąpiło. To zapraszam, opowiedz. Dobrze. Jeszcze tutaj chociaż się napiję. Dobra, to się napij. Będzie łatwiej dzielić się świadectwem. Pamiętam ten wieczór, już taki listopadowy. Czułem już w powietrzu taką aurę, taki mrok zachodzący. Już coś takiego nerwicowo-depresyjnego może nawet, co zaczęło się zdrowotnie na mnie odbijać. Gdzie też w rozmowie z lekarzami, terapeutami, czy z psychiatrą, z księdzem egzorcystą, wywnioskowaliśmy, że po takich przeżyciach, które miałem jako dziecko, czymś dziwnym by było, gdyby tej nerwicy, depresji gdzieś tam też w takim wymiarze ziemskim nie było, że te objawy nerwicowo-depresyjne po różnych ciężkich przeżyciach są czymś takim naturalnym, co, jak mówią lekarze, farmakologicznie trzeba leczyć. Ja też doświadczyłem później czegoś takiego, że farmakologia nie działała, dopóki nie przyjąłem Pana Jezusa, Pana Zbawiciela do swojego serca. I tutaj chcę opowiedzieć o tym, że jeszcze w takim stanie troszkę nerwicowo-depresyjnym
myśląc, że mam tą relację z Panem Bogiem jako 18-latek, pojechałem na to spotkanie. Pamiętam, że rozpoczęło się, zaczynając od wprowadzenia wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre, księdza Włodzimierza Cyrana, mszy świętej, która się odbyła. Ja byłem w stanie łaski uświęcającej. Szedłem przyjąć komunię świętą. I już wtedy pamiętam, że w trakcie przyjmowania komunii świętej, wracając, idąc do ławki, ludzie zaczynali doświadczać takiego stanu, gdzie ja wizualnie byłem w stanie stwierdzić, że oni są szczęśliwi, że dokonuje się pewne oczyszczenie, radość, serce, śmiech, jednocześnie wdzięczność po przyjęciu Jezusa żywego przez ludzi, przyjaciół w kościele, w świątyni. I ja, będąc w stanie łaski uświęcającej, zamiast się cieszyć, byłem poirytowany tym, co się dzieje w ludziach wokół, w ludziach obok. I poczułem mrok, poczułem ciemno i zacząłem prosić, wołać Pana Boga, ale jednocześnie odezwało się to, co poczułem w dzieciństwie. To, co poczułem wtedy, kiedy miałem 3-4 lata, rysowałem. I to coś znowu zaczęło się materializować. Ja zacząłem prosić, wołać Pana Boga, aby mnie chronił, aby zaczął walczyć o mnie. I pamiętam, że kiedy już byliśmy po modlitwie, zakończyła się msza święta i wspólnota zaczęła informować o tym, że teraz nastąpi modlitwa wstawiennicza i będą formować się kolejki, aby osoby uczestniczące jeszcze w spotkaniu po mszy świętej mogły w modlitwie wstawienniczej uczestniczyć. Widziałem, jak zaczynają się dziać różne rzeczy, których dotychczas nie znałem, a jeśli coś znałem, podchodziłem do tego bardzo sceptycznie, z szyderą totalną, wyśmiewając ludzi, bazując na tym, że to wszystko dzieje się pod wpływem jakichś takich emocji tłumu, manipulacji. I pierwsze, czego dokonałem, zamiast iść do modlitwy wstawienniczej, zlokalizowałem księdza Włodzimierza Cyrana na ołtarzu i pobiegłem między wstawiennikami po to, aby tego księdza uderzyć. Po to, aby zrobić temu księdzu krzywdę. Ponieważ ja już nie potrafiłem znieść tego piękna i dobra, które w świątyni się dzieje. Gdzie ludzie... Ale czułeś, że to są twoje myśli, że to są twoje pragnienia, żeby mu przyłożyć? Ja czułem, że nie potrafię wytrzymać siły i ciężaru tej mroczności demonicznej, która na mnie napiera, naciska. Nie potrafiłem znieść tego bólu, który podpowiadał mi, że jak to zrobię, to to wszystko minie. I w momencie, kiedy ja byłem coraz bliżej kapłana i on zorientował się, że idę w jego stronę, popatrzył mi w oczy. I tak jak szybko wyskoczyłem w jego stronę, każdy następny krok stawał się coraz wolniejszy, tak jakbym zaczynał zastygać w miejscu. Nie potrafiłem z kroku na krok odrywać nogi. I w momencie, kiedy taki ociężały już byłem przy kapłanie, ksiądz przytulił mnie, dotknął i powiedział: Dawidzie, przyjacielu. Przyjacielu mój. On nie znał mojego imienia. Skąd miał znać? Ja wiem, tam pierwszy raz. Nagle zobaczyłem piękną biel, a z tej bieli wyłonił się obraz fizycznie prawdziwego, żywego Jezusa, który mnie przytulił i przez głos i usta kapłana zaczął już wtedy nade mną się modlić i czułem, jak te kajdany, ta cała ociężałość, to wszystko, co jest przypięte do mnie, zaczyna zanikać. Odparowywuje. Nie ma tego. Światło, które zaczęło to przenikać, spowodowało, że te wszystkie kule zniknęły. Ja wtedy pierwszy raz w życiu doznałem spoczynku w Duchu Świętym. I wtedy zaczął być nazywany ten pierwszy taki duchowy puzzle w moim życiu bardzo wyraźny, gdzie zorientowałem się, czym jest życie, czym jest ten moment wędrówki ziemskiej, który jest takim kaprysem Pana Boga. To nasze życie ziemskie, które nijak ma się do trwania tego, co jest najprawdziwsze, czyli do wieczności. Ale przez ten kaprys Pana Boga, że dostaliśmy to życie i dostaliśmy wszystkie możliwe wskazówki, co zrobić, aby być zbawionym, bo taki jest cel Pana Boga. W Kościele, kiedy się rodzimy, już przez sakrament chrztu jesteśmy z tego grzechu pierworodnego oczyszczeni, że Pan Bóg robi wszystko, abyśmy do tego zbawienia dążyli.
I jeśli skorzystamy z tych drogowskazów, nagle okaże się, jak z tego incydentu krótkiego, tego Bożego kaprysu, staje się najbardziej szlachetny cud tego, co mogliśmy w tym ułamku nieporównywalnym do wieczności zrealizować, co zadecydowało o tym, że zostaliśmy w tym krótkim czasie zbawieni. I ja tego zacząłem doświadczać, że ja jako człowiek jestem łącznikiem, tym pyłkiem, marnym ziarenkiem na styku tego mrocznego, upadłego świata i demonów, które w tym czasie, kiedy ja się położyłem na ziemi i zacząłem odczuwać od tafli podłogi w świątyni, że te demony przez ten granit, posadzkę kościoła, jeden przez drugiego, pożerając te najsłabsze, przebijając przez te najsilniejsze, jeszcze bardziej silne, one widzą, że ja zerwałem się ze smyczy. Że jestem tym psem poranionym, który nie widział świata i atakuje. I one chciały mnie pożyć i chciały mnie z powrotem do tej smyczy, do tej uprzęży, tych innych demonów przypiąć, a ten głos anielski, który słyszałem, wszystkich osób ze wspólnoty i tych, z których w myślach zacząłem szydzić w kościele, oni wszyscy okazali mi największą miłość, bo oni nie podeszli do mnie szyderą, tylko w tchnieniu Ducha Świętego zaczęli się nade mną, na tą całą sytuacją modlić. I ja tak leżąc na ziemią zauważyłem, jak Bóg tą bitwę, tą batalię wygrywa i zaczyna odczytywać to, co działo się wtedy przy stole w moim życiu. Co się działo wtedy, gdy ja rysowałem te różne czarne, mroczne obrazy, demony. I on zaczyna o mnie walczyć. I nastąpiło całkowite zniknięcie wszystkich demonów, kiedy pojawiła się mamusia, panienka. Kiedy przyszła ona, 15-letnia, i otuliła mnie swym płaszczem miłości. I ale poczekaj, ty ją tak normalnie zobaczyłeś, tak, czy duchowo? Fizycznie czułem obecność mamusi Przenajświętszej, ale ja wtedy miałem 18 lat. I jeszcze było trochę lat do tego 22 roku mego życia. 4 lata, nim dziadek powiedział mi o tym zawierzeniu mnie, mojego życia, mamusi Przenajświętszej. Mhm. I to poczekaj, jeszcze opisz, jak wyglądała. Powiedziałeś, że miała 15 lat. To była czystość nieporównywalna, jakiej nigdy nie widziałem. Ja tego nawet nie jestem w stanie opisać tak materialnie, jakąś materią bielą. Ja poczułem się wtedy najbezpieczniej, jak nigdy jeszcze się nie czułem. I mając wtedy te 18 lat, kiedy widziałem, jak Jezus o mnie walczy i wygrywa, i przychodzi mamusia, panienka i demony całkowicie ścielą się przed jej bosymi stopami, poczułem się wtedy najbardziej realnie niż przez te 18 lat mojego życia dotychczas. I to całe istnienie i doświadczenie nawet sytuacji, kiedy osoby tacy jak dziadkowie czy mama, nie wiem, w chwili jakiejś takiej największej intensywności i sprawności fizycznej, emocjonalnej, tą miłość mogli mi najintensywniej przekazać. I ją pamiętam, do teraz wspominam i dziękuję Panu Bogu za te momenty i chwile sentymentalne, które mnie budują jako człowieka na dalsze lata tego, kim jestem teraz. Ta miłość była dalej czymś większym, była nieporównywalnie wielka do tego, co doświadczyłem najbardziej w wymiarze ziemskim. W tych chwilach, momentach, które najbardziej ze wzruszeniem, doświadczeniem takim najgłębszym wspominam. A czy ty wtedy wiedziałeś, że to jest Matka Boża? Wiedziałem. Ja poczułem tą obecność takiej relacji mamy z dzieckiem, jak wtedy, gdy płakałem, szlochałem jako roczne dziecko, mosząc się w nocy i płacząc, nie rozumiejąc jeszcze świata, tych wszystkich takich bodźców zewnętrznych, tylko to, co gdzieś w ścianach domu czy spacerach, jako ten roczny dzieciak, ja nawet nie jestem w stanie tego pamiętać, ale gdzieś przez pewne uczucia, doświadczenie dalszych lat i tego, o czym się w domu rozmawiało, dorastałem, ja poczułem wtedy tą najbliższą relację mamy z synem. Mhm. Poczułem coś najpiękniejszego. I czy podjąłeś jakąś decyzję, że chcesz być z Bogiem, bo doświadczyłeś uwolnienia? Czy jeszcze przeciwnik wracał? I jak potem? To znaczy tak, ja w momencie, kiedy się przebudziłem, Robercie, ja bardzo konkretne decyzje podjąłem, które rzutowały na dalszy czas niezwracania uwagi na pewne elementy gdzieś tam w bardzo taki bezczelny sposób, bo ja byłem bardzo konkretny. Ja kiedy doszedłem do siebie i poszedłem do ławki i zacząłem sobie zdawać sprawę, po co ja tak naprawdę tutaj przyjechałem, to ja się zacząłem z Panem Bogiem targować.
to ja nagle mówię, Panie Boże, ja dziękuję Ci, że ja tego wszystkiego doświadczam, ale ja tu przyjechałem z intencjami, których jeszcze tak sam od siebie po ludzku ustami nie zdążyłem powiedzieć. Przede mną jest matura, dyplomy z historii sztuki, z projektowania wnętrz i do tego jeszcze z malarstwa. 3 dyplomy musiałem zdać. Maturę z historii sztuki i jeszcze przedmioty maturalne ogólnokształcące, a do tego jeszcze wymarzona Akademia Sztuk Pięknych, która w chwili obecnej też od kilku lat w rankingu jest najlepszą akademią sztuk w Polsce i w czołówce najlepszych akademii na świecie. I coś, co mi nie potrafiło przejść przez usta, o czym nie powiedziałem ustami, a powiedziałem w sercu. Ja dorastając z roku na rok, będąc coraz starszym, przechodząc przez gimnazjum, przez liceum, moja mama coraz bardziej zaczęła chorować. Moja mama już nie dawała sobie rady do tego stopnia, że jak byłem w 5. klasie szkoły podstawowej, mama była leczona na oddziale zamkniętym w szpitalu psychiatrycznym. Mhm. I zaczął się 8-letni proces. Ja nie wiedziałem, że to będzie 8 lat od tej 5. klasy szkoły podstawowej, ponieważ mama trafiła na najcięższy oddział, z którego droga była tylko w jednym kierunku, w czarnej folii, w trumnie, na cmentarz. Stamtąd nie wychodziło od wielu, wielu lat pacjentki. I ja pamiętam, że tak jak dziadek i babcia z mamą nami się opiekowali, zaadoptował mnie i mojego brata wujek Kazimierz z ciocią Mariolą, najstarszy z rodzeństwa. Ciocie, wujkowie bardzo kochani, którzy przez całe życie opiekowali się mną i ten brak ojca zawsze zapewniali przez troskę, spacery, wychowanie w wierze. Ja nie odczuwałem tego braku ojca właśnie dzięki dziadkom, dzięki ciociom i wujkom, którzy mamie w tym wychowaniu pomagali. Ale niestety, mama trafiła na oddział, gdzie była leczona i ja nie widziałem nadziei. Ja widziałem, że i byłem tego pewien, że mama umrze. Ja już się z tym pogodziłem. Mama dla mnie umarła wtedy za życia. Ja kolejne lata jako osoba w klasie podstawowej, kolejne lata jako osoba w gimnazjum, jako w liceum, odwiedzałem mamę w letargu, nafaszerowaną lekami, czasami przypiętą pasami do łóżka. Jeździłem weekend w weekend, czasem z ciocią, czasem z wujkiem, czasem jechałem sam PKS-em jako dziecko, jako nastolatek i ja spędzałem wszystkie weekendy w szpitalu psychiatrycznym. To było 8 lat. I pamiętam, że ostatnie klasy szkoły podstawowej ja nie umiałem czytać, ja nie umiałem pisać. I jedyne to, co było dla mnie najważniejsze i najpiękniejsze, był talent plastyczny, ponieważ coraz bardziej też w domu zaczęła kradać się bieda. Ja nie mogłem niczym innym kolegom, koleżankom zaimponować, jak swoim talentem plastycznym. Narysować im coś, zrobić laurkę, dać prezent, nauczyć rysowania i zrobić też wokół siebie taką grupę kolegów, koleżanek, którzy cieszyli się z tego i też pragnęli rysować. Ja wtedy zdałem sobie sprawę, że dla mnie to jest coś najpiękniejszego w życiu, co mam. Talent plastyczny. I pamiętam, że ta edukacja, dzieci są często takie, że jeśli coś im się poluzuje, sytuacja w domu się pogorszy, korzystają z tego, nie idzie im nauka, nie chcą się uczyć. Ja pamiętam, że zacząłem iść w złym kierunku i nauczyciele zaczęli mi wróżyć, że ja nie skończę podstawówki nawet, że pójdę do szkoły specjalnej i nawet jej nie skończę. I kiedy zaadoptował mnie wujek z ciocią, to było pod koniec 5. klasy szkoły podstawowej, podjęli taką decyzję, i ta 6. klasa szkoły podstawowej, kiedy zaczęli poświęcać mi coraz więcej czasu, ja przez 6. klasę szkoły podstawowej nadrobiłem całe zaległości i byłem jeszcze na bieżąco z rzeczami, które się działy do tego stopnia, że przygotowywałem się jednocześnie na egzaminy do szkoły plastycznej i nauczyciele, którzy mnie przekreślili, oni przecierali oczy ze zdumienia, że ja skończyłem ten chłopak patologiczny, który nie umiał czytać, nie umiał dodawać, dzielić, mnożyć, skończył 6. klasę szkoły podstawowej jako jeden z najlepszych uczniów w klasie i dostał się do szkoły plastycznej. I dla mnie to był czas, kiedy ja też idąc przez tą całą szkołę plastyczną, ja byłem świadom tego, że ja zacznę mieszkać u cioci i u wujka.
I ja nie będę postrzegany przez kolegów, koleżanki jako ten chłopak z biednej rodziny, z patologii. I ja zacznę szkołę plastyczną jako ktoś nowy. Od pierwszego dnia szkoły zacznę nowy scenariusz i tak jak go poprowadzę, tak będę postrzegany. I mnie bolało to, że ja spędzałem na przykład weekendy w szpitalu psychiatrycznym i potem po takiej dawce zaszczyku ciężaru psychicznego wracałem w poniedziałek do szkoły i nikt z kolegów, z koleżanek nigdy nie zorientował się, w czym ja uczestniczę i co mnie spotyka i że moja mama przez te wszystkie lata umiera i nie mam z nią kontaktu. I to, co się wtedy w kościele wydarzyło, musiałem tak nadbudować, dokładnie opisać to, co się stało, to było to, co poza tymi egzaminami na Akademię Sztuk Pięknych i maturą najbardziej w sercu tkwiło i się zacząłem targować z Panem Bogiem, na tym mi najbardziej zależało i to powiedziałem tylko w sercu. Pociekły mi łzy po twarzy, żeby mama kiedyś wyzdrowiała, żeby ona nie była osobą nieżywą już tu za życia, kiedy w tym letargu, w tym szpitalu mama spoczywa. I dostałem się na Akademię Sztuk Pięknych. Zdałem dyplom, 3 przedmioty na 3 oceny celujące i nawet były takie żarty ze strony kolegów 666, że ja na 3 szóstki zdałem. Ale w momencie, kiedy ja byłem już po tym doświadczeniu na spotkaniu przymierza rodzin Mamre w Częstochowie w katedrze, gdy to usłyszałem, przeszły mnie ciarki. I ja się dostałem na tą Akademię Sztuk Pięknych. I co się stało? Mama w tym momencie wyzdrowiała. Mama wróciła do domu. Ja skończyłem jako absolwent szkołę plastyczną w Zabrzu. Bez problemu dostałem się na Akademię Sztuk Pięknych, na którą bardzo ciężko było się dostać, bo wtedy na jedno miejsce było około 75 osób, a było 20 miejsc. I pamiętam, że zaczynałem nowy rok akademicki. Było to dla mnie coś nowego i zaczynałem go z mamą w swoim domu. Wróciłem do swojego rodzinnego domu, który na mnie czekał, który wujkowie, ciocia z wujkiem jako rodzina adopcyjna, rodzina zastępcza zadbali, dbając o edukację. Trudnym momentem było to, kiedy ciocia i wujek podpisywali dokumenty o to, że będą rodziną zastępczą adopcyjną, bo pamiętam, że wtedy zjawił się tata. I tata przyjechał i on tak od strzała te dokumenty podpisał. I powiedział, że nie ma problemu, że on wujkowi oddaje pełną władzę i kontrolę nad nami, a ja wiedziałem, że to nie chodzi o władzę i kontrolę, tylko o miłość i o życie. A teraz wiem, że chodziło o życie wieczne i tą walkę, która do dzisiaj się toczy. I tego właśnie zacząłem doświadczać do momentu rozpoczęcia studiów, takiej sinusoidy emocji, którą właśnie tłumaczyłem jeszcze w wymiarze ludzkim, tych pierwszych już doświadczeniach duchowych, no dalej jako coraz bardziej wydobywająca się nerwica depresja i ta mroczność, która cały czas gdzieś za mną chodzi i się domaga. I te obrazy, takie flashbacki dotyczące mojego taty. Ja wielokrotnie słyszałem od wykładowców, profesorów, że ja w umiejętnościach porównywanych do taty, które on miał w moim wieku, prześcignąłem go kilkukrotnie. Że talent świetny, piękny mam po ojcu, i szkoda, że tata też no, nie skorzystał z tych warunków, jakie miał i on nie został jakimś wykładowcą, profesorem, o czym tata marzył, co potem też przez proroctwa, modlitwy, rozeznawanie słów wyraźnie podczas egzorcyzmów też pokazywało, że tata nie potrafił tego przeboleć, że ten chłopak, który się urodził, który nie został zabity, że on żyje i on w swoim życiu nie mając niejednokrotnie warunków takich, jakie miał mój tata, że ja realizuję wszystkie pragnienia, których mój tata jego marzenia, nie zrealizował. I to był dalszy wyrzut sumienia i dalsze jakieś takie przekleństwo w moim kierunku. Ale Dawid, powiedz, czy na tej jednej modlitwie się skończyło, czy ty potrzebowałeś potem jeszcze jakichś spotkań? To był dopiero początek. To jesteśmy przy początku. To był dopiero te wydarzenia, o no których to mówię, początek, to był 45 minut. Te wydarzenia to był początek już no. takiej fali pięknych rzeczy, które się działy. Piękne rzeczy. No to mów teraz dalej, jak to. Widzisz, ten kuzyn Marek, o którym wspominałem, świętej pamięci. To był człowiek, który robił bardzo dużo rzeczy w różnych miejscach. Dla mnie taki człowiek renesansu, niejednokrotnie mieliśmy Markowi za złe. Dlaczego Marka nie ma w domu, dlaczego wcześniej wyjeżdża z jakichś spotkań, dlaczego jest tak, że jego żona i mały syn zostaje na uroczystościach rodzinnych, Marek potem znowu dojeżdża. Wiedzieliśmy, że on ma bardzo dużo zajęć, szanowaliśmy je, ale coraz bardziej zaczynaliśmy obserwować, że Marek zaczyna prowadzić grupę różańcową, która zamieniła się na kopalni
pracował jako górnik na powierzchni, potem w biurze, rozwijając się swoje stanowisko, cały czas ufając, oddając je Panu Bogu. Jego plany, ufność Panu Bogu i to, co mu oddawał już wtedy, kiedy byliśmy razem, ja zacząłem widzieć owoce. I ja czekałem na owoce swoich rzeczy, tych prośby Panu Bogu, bo ja wtedy też mu złożyłem obietnicę, jeśli ty to wszystko spełnisz, to ja z roku na rok na studiach pójdę twoją drogą. I ja te wszystkie rzeczy, słowa, które mi będziesz dawał, charyzmaty, ja to będę rozwijał i ja będę się ciebie trzymał, ale pozwól mi dostać się na te studia i z roku na rok będę coraz bliżej ciebie. Ja to wszystko rozwaliłem, ja doprowadziłem do totalnej kraksy, a widziałem, jak owoce Marka, ufność Panu Bogu, to się wypełnia. I Marek jakby już od tego czasu, tej wspólnej modlitwy, drogi do Częstochowy, kiedy dostałem się na studia, on był takim dla mnie potem mistrzem i mentorem aż po dzisiaj, mimo że jest w niebie. O czym wiem, po takich codziennych spotkaniach z Markiem, kiedy niejednokrotnie mi się objawiał, kiedy przychodził z Panem Bogiem i z Duchem Świętym, Marek mnie obserwował i w momencie, kiedy zawsze coś się działo na studiach, Marek mną się opiekował i dawał jakieś takie dobre treści i sygnały. Ale poczekaj, tak powiedziałeś po prostu na jednym wytchnieniu, że ci się objawiał, to coś nadprzyrodzonego, jak ty go widzisz? Tak, tak, ja to za chwilkę opowiem. Powiem, jak to wyglądało. To właśnie takie rzeczy oczywiste, jak rozmowa z mamusią przenajświętszą od najmłodszych lat życia, to, że przyjaźnię się z Panem Jezusem, z Jezusem wspaniałym, najlepszym przyjacielem, jakiego kiedykolwiek spotkałem. Bardzo ciężkie dla mnie było to, że po drugim roku studiów zmarł dziadek Janek. I tydzień przed śmiercią, ja mieszkając w pobliżu, pomagałem dużo dziadkowi. Dziadek zamieszkał u cioci i miał już taką opiekę 24 godziny na dobę. Ja mieszkając blisko po studiach przyjeżdżałem, przychodziłem w weekendy, przychodziłem coraz częściej. I czas odchodzenia dziadka to był już taki czas, przed trzecim rokiem studiów, wakacje. Kiedy dziadek umierał i we wrześniu, kiedy jeszcze miałem miesiąc przed rozpoczęciem kolejnego roku, dziadek już powoli, wiedzieliśmy, że odchodzi. I dziadek tydzień przed śmiercią opowiedział mi właśnie o tym zawierzeniu mnie mamusi panience, mojego brata Artura i dorosłych. Dziadek już opowiadał o tym, co się dzieje po drugiej stronie. Czy on to widział? O tej bieli, jasności mamusi przenajświętszej, o tym, czego ja doświadczyłem wtedy w Częstochowie kilka lat wcześniej. Ja nigdy dziadkowi o tym nie mówiłem. I słowa dziadka, to, co on zaczął doświadczać pod koniec tej takiej prostej, ale przeogromnej wiary, gdzie wydaje mi się, że ja chyba za życia jej nigdy nie osiągnę, gdzie dziadek jest takim autorytetem dla mnie bardzo dużym, zaczęły dziać się przed odejściem dziadka takie wspólne Boże cudy, które w taki niewytłumaczalny sposób zaczęły się realizować. Ta biel, ten obraz mamusi przenajświętszej, te piękne krajobrazy, które są tam po drugiej stronie we wieczności. I dziadek umarł z uśmiechem na twarzy, z radości i spokoju. Ale to dla mnie był duży smutek, ponieważ to było dla mnie kolejne cierpienie i kolejne zapytania o mojego tatę na studiach powodowały, że ja zaczynałem stosować różne takie mechanizmy. Ktoś by powiedział proste. Denerwujesz się? Nie wiem, wkurzasz? Co będziesz o tym myślał? Pracuj! Zamienij to w pracę i zrobisz świetne rzeczy. I ja tworzyłem rzeczy nagradzane. Ja z roku na rok na studiach tworzyłem rzeczy, które były w zagranicznych magazynach projektowych, wyróżniane na portalach projektowych polskich i zagranicznych. Ale w pewnym momencie zorientowałem się, co jest paliwem i siłą napędową. Punkt wyjściowy. Jesteś raniony, coś złego dzieje się w twoim sercu, jest jakaś pustka, trawi cię ona, nie potrafisz jej wypełnić, skup się pracą. I ja zdałem sobie sprawę, że wszystkie prace, które zacząłem robić, a w konsekwencji następne coraz bardziej demoniczne, czy nawet te, które w ogóle nie były demoniczne, a były praktyczne, dobrze zrobione pod względem projektowym, profesjonalne i nadawały się do użytku, bo na tym polega moje wykształcenie, że ja tworzę rzeczy praktyczne i użytkowe dla druku i dla internetu, że aby tworzyć, ja już zawsze bym musiał być raniony. Ja bym musiał mieć ten mój bak wypełniony paliwem zdenerwowania, nerwów, jakichś rozwalonych relacji, niepokoju, kwasu i fermentu. Ja będąc w trakcie takich doświadczeń, nie umiejąc sobie z tym poradzić,
dowiedziałem się na przedostatnim roku studiów, że Marek jest bardzo ciężko chory. Na nowotwór, rok po śmierci dziadka, na nowotwór, który strawił już prawie wszystkie narządy i tam już nie ma co ratować. I aby Marek nie cierpiał, trzeba mu podawać coraz silniejsze i mocniejsze leki po to, aby godnie z tego świata odszedł. I wtedy, w tym momencie, Marek zaczął odkrywać swoje gołębie serce, ponieważ kiedy już ostatnich projektów nie potrafił dokończyć, charytatywnych, społecznych, ewangelizujących, zaczął prosić najbliższych członków rodziny o podopinanie pewnych rzeczy. I wtedy żeśmy odkryli, dlaczego Marek tak często z pewnych spotkań rodzinnych odjeżdżał, potem wracał, bo on chciał być dla wszystkich. I on ten czas właśnie dla wszystkich dzielił. I myśmy mu pomogli wszystkie jego dzieła dokończyć w jego wspólnocie, w akcjach, które prowadził. I pamiętam, że w chwili, kiedy Marek już był w hospicu, ponieważ wymagał cały czas tej opieki, 24 godziny na dobę, on nie rezygnował z obecności ludzi wokół. Ludzie do niego przychodzili, płakali i on ich pocieszał, mimo że już był drenami podłączony do leków znieczulających, a on już od paru dni czułem z tego, co mówi, z tego, co przyjeżdżają osoby od niego, z tego hospicjum i co oni mówią, w jakiej radości oni wracają, a w jakim smutku tam jechali do Marka, wiedząc, że on umiera. On umierał w opinii świętości lokalnie. On pocieszał ludzi i on już wtedy też, tak jak widziałem dziadek Janek, świętej pamięci, on już był jedną nogą na tamtym świecie i on z tamtego świata błogosławił, ile był w stanie przez tą swoją chorobę, te rany, które Pan Bóg cały czas ma, które się nie zagoiły i krwawią za nas przez to odkupienie. Marek w tym bólu, cierpieniu tych ran Jezusa, on jeszcze był w stanie tych ludzi swoim odejściem, ale tym ziemskim, bo on przeszedł do wieczności, żyje dalej i błogosławi, pojednać. I pamiętam, że w momencie, kiedy ja tak po polsku chciałbym uszanować to, że on umiera, ja dostałem telefon, że Marek chce się spotkać. Myśmy się ubrali, przyjechali żeśmy do hospicjum i tam już były osoby, których nie znałem i którym Marek błogosławił. I ja tak walczyłem z tymi emocjami, bo widziałem, jak on się męczy. Ale w pewnym momencie przełamałem się, podszedłem, uklękłem na kolana, zacząłem płakać na te wychudzone, kościste, poprzebijane, sine od welflonów dłonie, dziękując za grupę różańcową i to, że Marek nauczył mnie regularnego różańca i takiej wręcz naturalnej rozmowy z mamusią przenajświętszą, a nie klepania paciorek po paciorku. I dostałem słowa, które zmiotły mnie, które mnie poskładały, bo ja liczyłem na to, Dawid, odchodzę i dziękuję Ci, że przyjechałeś. A człowiek, który dla mnie umierał, powiedział mi, Dawid, to jest początek pierwszej drogi przygody. Złapał mój policzek, moją głowę, która leżała na jego klatce piersiowej zapadniętej. Człowieka, który kiedyś był wysokim mężczyzną, dobrze zbudowanym, a ważył 40-35 kilo. I on mi mówi, że to jest dopiero początek drogi i że on ze mną dalej wszystkie projekty poprowadzi do końca. I każda rzecz, którą żeśmy zaczęli i którą mam w głowie, że my to wszystko zaczniemy i będziemy dopiero to wszystko robić. I dla mnie to był kosmos. Ja stwierdziłem, że on już od tej morfiny bredzi. I ja się poczułem bardziej załamany i tu się pojawiły pretensje do Pana Boga. Dlaczego ja dostaję słowa od człowieka, którego za chwilę, Jezu, mi zabierzesz, a on mi mówi, że on będzie ze mną szedł i będziemy robić projekty. Ja gdzieś miałem pomysł pracy magisterskiej, że być może będę realizował coś z Markiem, który w momentach, kiedy ja tak błądziłem, upadałem, on zabierał mnie z tego świata renomy ekskluzywnego nauki, edukacji na Akademii Sztuk Pięknych, zabierał mnie z tego świata korporacji, jakichś znanych klientów i kazał mi robić ulotki dla pielgrzymek czy wspólnot modlitewnych, co dla mnie było totalnym obciachem. A ja chciałem z nim zrobić nie wiadomo jak wielki projekt. I Marek umiera. Mija przedostatni rok, ja się załamuję, nie kończę w terminie egzaminów, biorę tak zwaną kampanię wrześniową, czyli projekty do poprawki. Jestem totalnie załamany. Koledzy, koleżanki i przyjaciele nie wiedzą, co się dzieje. Ja zawsze byłem tym ambitnym, który miał pełną głowę pomysłów. Pomyśleli, że pewnie on ma tam zawsze głowę, jakieś asy w rękawie pewnie wymyślił sobie coś. On to poznaje, poprawia, pewnie to jest jakiś wyjazd, gdzieś wyjechał. Może ma znowu jakiś plan, jakiś pomysł.
To było ich wyobrażenie, a ja byłem w takim stanie, że ja sobie tyłka nie potrafiłem już któryś tydzień przez lipiec, sierpień wytrzeć. Zacząłem jeździć na terapię codzienną, bo miałem myśli samobójcze. Skierował mnie lekarz, psychiatra. Jeździłem do psychoterapeuty na spotkania grupowe. Ale nim to nastąpiło, ja nie umiałem przez wiele tygodni wyjść z domu. I było tak, jeździłem na terapię, przychodziłem zmiażdżony do domu i leżałem. Bałem się tych zaległych terminów, tego, że zacznę ten ostatni rok, nie mam tematu pracy dyplomowej. I kiedy już tak całkowicie poodcinałem się od wszystkich, leżąc w pokoju, a moja mama, widziałem z jej oczach, bo się martwiła o mnie za ścianą, modliła się i słyszałem przez telefon, jak rozmawia z członkami rodziny i z wujkiem Kazikiem, siecią Mariolą, którzy też się o mnie martwili, co się ze mną dzieje. Ja w tym czasie dostałem leki. Jak je zażyłem, pomyślałem, że zwariowałem, bo zacząłem słyszeć głosy i myślę sobie tak, albo jest tak źle, że ja za chwilę popełnię to samobójstwo, które chodzi mi po głowie i jest ten zjazd z leków, one nie działają, albo jest taka torpeda, że zaczęły działać i za chwilę będę oglądał bajki bez telewizora, takie wizje mi się włączą. I nagle usłyszałem: Dawidzie. Nikt w ostatnim czasie do mnie nie mówił: Dawidzie, tylko było: weź się w garść, kopnij się w tyłek, weź się do roboty, synek. Ja usłyszałem: Dawidzie, mój synu umiłowany. I w momencie, kiedy usłyszałem ten głos, zacząłem płakać, jak bóbr. Ryczeć do poduszki, bo odeszły myśli samobójcze i usłyszałem ten głos. Zobaczyłem tego Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela, którego widziałem wtedy w Częstochowie na spotkaniu Mamre. I on powiedział: Dawid, ty powiedziałeś, że jak ja spełnię wszystkie twoje obietnice, ty z roku na rok przybliżysz się do mnie coraz bardziej, coraz bliżej. I ty będziesz do końca studiów, aż je skończysz, i będziesz moim rycerzem, będziesz moim narzędziem. Będziesz szedł ze mną na tarczy i modlitwa będzie twoją bronią. A ja mało co nie, w najgorszym takim stanie, nie wiem, z góry na dół, najgorzej sponiewierany, mało by doszło, nie wiem, obrzucony fekaliami. Na szczęście do takiego stanu nie doszło, Pan Bóg mnie z tego wyciągnął, ale już taki rynsztok się szykował. On powiedział: ja nie będę czekał jeszcze ten rok, aż ty obronisz tą pracę magisterską. Ja ciebie kocham, nigdy z ciebie nie zrezygnowałem i ja przychodzę do ciebie tu i teraz. I czy ty mnie przyjmujesz do swojego życia? Ja wtedy się popłakałem i powiedziałem: Jezu, czy ja miałbym krzyczeć, miałbym mną rzucać, miałbym się śmiać, płakać albo modlić w skupieniu, niezależnie co by się działo, ja ciebie do swojego serca przyjmuję, bo ja już zniszczyłem wszystko, co mogłem zniszczyć. I jak tak rozmawiam z kolegami, z koleżankami, którzy mówią, że nie praktykują, że nie wierzą w Pana Boga, ja się ich pytam: a co dla ciebie jest wszystkim? I słyszę o pasjach, o zainteresowaniach, o rodzinie, o najbliższych. I dla mnie tym był mój talent plastyczny. To, co się działo na studiach, że ja dostawałem pląsów, wymiotów, mną trząsło, jak chciałem wziąć myszkę do ręki i skończyć projekty, jak chciałem wziąć szkicownik, ołówek i odrzucało mnie od tego, albo ja rzucałem tym przed siebie. I wtedy zły ukazał się i zacząłem sobie zdawać, o co toczy się walka. O to, abym szedł cały czas za Jezusem, aby mój wzrok cały czas też nie schodził z jego horyzontu i to, abym mógł pozwolić mu się prowadzić, ponieważ jego miłość cały czas jest wokół mnie, a ja często z niej zbaczałem i zacząłem sobie zdawać sprawę, o co toczy się walka. O to, że Pan Bóg nigdy ze mnie nie zrezygnował, kochał mnie i mimo to, do jakiego stanu ja się doprowadziłem, jego jednocześnie kalecząc, on poraniony bierze nas dwóch na ramiona i bierze nas dalej. A to, co się działo dotychczas w takim wymiarze ziemskim, który też tłumaczyłem nerwicą, depresją, starałem się leczyć, leki i terapia nie działały, że zauważyłem, iż to jest kredyt, który ja za ten malutki kompromis, jeden, drugi, trzeci, czwarty, który był coraz większy u tego najgorszego dealera, za chwilę mogłem przepłacić życiem. I ja się popłakałem, powiedziałem: Panie Jezu, ja idę za Tobą tam, gdzie Ty mnie przez kolejne lata poprowadzisz.
Amen. Jesteś tu dzisiaj ze mną. Jestem tutaj, ale tak, jeszcze tak. Pewnie trwała jakaś droga. Tak, trwał jakiś proces uwalniania. Wtedy, kiedy to u mnie działo się, w tym czasie, kiedy ja tego doświadczałem, moja kuzynka, siostra Marka, ona była na rekolekcjach na Górze Świętej Anny dla małżeństw. Ona też się za mnie modliła. Wiedziała, że jestem w złym stanie. Kiedy ona wróciła, zaprosiła mnie na obiad. Ja nie umiałem jeść, wtedy bardzo mocno spadłem na wadze i nie umiałem jej odmówić, ponieważ do dzisiaj traktuję, to nie jest moja biologiczna siostra, to jest moja kuzynka, ale traktuję ją jak swoją siostrę najbliższą. I taką mam z nią relację. Ona zaprosiła mnie na obiad. Chciała mi opowiedzieć o tym spotkaniu, o tym, czego doświadczyła. Ja poszedłem na ten obiad, aby nie robić jej przykrości. Nie umiałem jeść, wtedy też mocno spadłem na wadze, ale tak w trakcie rozmowy ona mi mówiła o tym, czego doświadczyła i okazało się, że ona uczestniczyła w turnusie z osobami ze wspólnoty w Knurowie, z parafii Matki Bożej Częstochowskiej, wspólnoty charyzmatycznej odnowy w Duchu Świętym, prowadzonej przez lidera mojego przyjaciela, teraz Marka Grabowskiego, który znał mojego kuzyna. I oni modlili się o jego uwolnienie i uzdrowienie. Marek znał się też z Markiem Grabowskim z takiej działalności politycznej, społecznej w mieście. I oni się modlili o jego uwolnienie, uzdrowienie. I pamiętam, że kiedy Marek uczestniczył w spotkaniu modlitewnym w kościele i padły słowa poznania, że Marek będzie żył. Że Marek będzie żył, będzie uzdrowiony. Mnie i najbliższych też zabolało to, że takie słowa do nas dotarły z tego okresu, kiedy oni nad Markiem się modlili. Mhm. I myśmy oczekiwali życia ziemskiego, że ten rak, nowotwór się cofnie i Marek będzie żył i będzie funkcjonował. I jak ja usłyszałem o tym spotkaniu, to ja miałem takie pierwsze skojarzenia i myśli. Ale odczułem, że podsuwa je zły. Poczułem znowu coś, co zaczyna się materializować. I Dominika wtedy powiedziała, że ona chciałaby mnie zabrać na spotkanie, które odbędzie się właśnie dzisiaj wieczorem, po tej obiadokolacji, właśnie w tej wspólnocie. I czy byśmy pojechali? I ja tak jak przez wiele lat miałbym jakieś takie opory, czy nawet bym sobie zakpił i coś powiedział, mimo jako ta osoba wierząca. Ja powiedziałem, jadę. Bo czułem, że mnie zaprasza ten głos, który wtedy w pokoju dwa tygodnie wcześniej, Boży, żywy Bóg, Jezus, że On mnie tam zaprasza. I myśmy pojechali na to spotkanie i w momencie, kiedy wspólnota zaczęła się modlić, mnie ludzie nie kojarzyli. Dopiero zaczęli kojarzyć gdzieś tam spotkania na spotkanie. Moją kuzynkę wiedzieli, że to jest siostra Marka. Bo jak ktoś się pojawi nagle nowy we wspólnocie, a grupa jest taka już uformowana i będą po wakacjach dalej prowadzić formację, jeszcze ktoś nowy się pojawi, no to te osoby gdzieś, no uczymy się imion, nazwisk, przyjmujemy je do grupy serdecznie. I o ile już Dominikę i jej męża kojarzono wtedy z Góry Świętej Anny z rekolekcji, mnie nie kojarzył nikt. I taki chłopak nagle w trakcie modlitwy leży im przed ołtarzem i nie wstaje, zasypia, spoczywa w Duchu Świętym. I zobaczyłem Jezusa, tego samego, który dwa tygodnie temu mówił, żebym mu zaufał. Widziałem Jezusa, który wtedy w pokoju mówił do mnie, Dawidzie, ukochany synu, ja nigdy z ciebie nie zrezygnowałem i który wtedy walczył o mnie w Częstochowie, gdy Marek ze mną fizycznie był i wtedy, kiedy Marek z tchnienia Boga o mnie fizycznie na ziemi walczył. Bo Pan Bóg kim? Tylko albo aż może na ziemi się posłużyć ludźmi. Kim? Szatan tylko albo aż może się posłużyć ludźmi. Ale Pan Bóg daje wolną wolę i jest dżentelmenem i daje życie wieczne i zbawienie. A szatan daje wszystko na kredyt zaufania i próbuje potem odebrać wszystko, czego ceną jest życie. I wtedy, kiedy ja leżałem na tej ziemi, te wszystkie obrazy zaczęły przechodzić mi przez głowę. Jezus przytulił mnie do swojego serca, klękając na kolana, wtulając mnie w swoje ramiona, głaszcząc, mówiąc, Dawid, nie płacz, bo ja już nigdy ciebie nie zostawię i ja zawsze będę z tobą szedł i będę dźwigał ten ciężar. I ja zrobię nad tobą ze swoich dłoni i mi się objawiło wtedy to, co się dzieje we wieczności. To, czego nie widziałem, gdzie był najmniejszy ból i cierpienie i ja płakałem, i mówiłem, Panie Boże, Ty mi dajesz za dużo, ja nie umiem wytrzymać. A ja wtedy zobaczyłem, jak Pan Bóg tak złożył dłonie i mówi, ja zawsze nad Tobą trzymam takie sito mojej miłości. I to, na co Ty płaczesz, to już są rzeczy, które zostały przez to sito przecedzone. I Ty dostajesz ten najmniejszy pyłek, te najmniejsze kamyki. I gdybym ja już dawno
te dłonie puścił, ty byś nie, że one by ciebie zmiażdżyły. I ja zdałem sobie sprawę, jak ogromna walka toczy się w tym wymiarze duchowym, o życie wieczne. I wtedy mi Pan Bóg powiedział, Dawid, i ja mam dla ciebie kogoś, kto cały czas jest przy tobie i on nigdy z ciebie nie zrezygnował. I on do ciebie teraz tutaj przychodzi. I przyszedł Marek. Fizycznie zobaczyłem Marka. Pięknie, odświętnie ubrany, zawsze elegancko się ubierał. Ładna, wyprasowana biała koszula, rozpięty górny guzik. Mówi, Dawid, jestem się dumny, cieszę się, to jest to miejsce, w którym zaczynają się Boże plany, zaczyna się rozlewać Boża łaska z krynicy obfitej i nieskończonej. I widzisz kolejne rzeczy, się nie bój tego, co będzie przed tobą. Nie bój się tego ostatniego roku studiów. Nie bój się pracy, do której pójdziesz, tego, co będzie się działo w twoim życiu, ponieważ my te projekty dalej cały czas realizujemy. I zacząłem płakać, mówię, nie odchodź. A Marek wtedy powiedział, Dawid, ja szykuję dla ciebie, dla naszej rodziny, dla wszystkich ludzi, jako Boże narzędzie, działające już z tamtego świata, najpiękniejsze miejsce, abyście mogli tutaj przyjść. Ja idę przygotowywać to miejsce dla was, bo do tego Pan Bóg za życia mnie powołał i chcę, aby cię też do tego powoływał. Ufaj i idź za Nim. I Marek wtedy odszedł, Pan Jezus przytulił mnie najmocniej i ja wtedy wstałem, otarłem łzy i zaczęło się moje dwuletnie życie we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym Droga w parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Knurowie. Czekaj, Dawid, bo kolejny raz, trzeci raz widzisz Pana Jezusa, ale w ogóle mi go nie opisałeś. Ja muszę usłyszeć, jak on wygląda. To jest spotkanie, które mogę porównać do podobnej relacji, doświadczenia, spotkania, rozmowy Mamusi Przenajświętszej, kiedy przychodzi zwłaszcza z największą mocą podczas egzorcyzmów, kiedy ukazuje się tak swoją obecność, taką, którą czuję fizycznie najmocniej. Gdy spotykam Jezusa, ja czuję bezpieczeństwo. Ja czuję tą wieczność i ufam Mu i widzę taki sens w tym spotkaniu z Nim, że choćby nie wiadomo, co się wydarzyło w tym wymiarze ziemskim, ja wiem, że po tym spotkaniu z Nim, jakiego doświadczyłem wtedy, pierwszy raz tak fizycznie namacalnie w Częstochowie, mając 18 lat, że to jest takie doświadczenie Jego żywej obecności w chlebie, który do dzisiaj mogę przyjmować, jeśli jestem w stanie łaski uświęcającej przez dane nam sakramenty, że choćby ktoś chciał mi to wyrwać, on mi tego już nigdy nie zabierze. Choćby nie wiadomo, co mówił, jak torturował, on nie będzie w stanie tego wyjąć, bo to jest właśnie ta wiara i ta łaska, którą właśnie przez Boga jesteśmy w stanie, jest nam dane doświadczyć. To jest taki moment, kiedy właśnie najbardziej wzruszam się, ponieważ widzę, jak nijak ma się to takie moje ziemskie tutaj błądzenie i nieraz niezdarne potykanie człowieka grzesznego, któremu w prezencie jest dana droga zbawienia do wieczności. Przez ten krzyż, który na Golgocie, przez tą mękę, potem zmartwychwstanie się dokonało i ten chleb żywy, który możemy Jezusa zawartego w hostii malutkiej dalej przyjmować. I to jest właśnie najbardziej... Ale chodziło mi o taki wygląd fizyczny. Jakbyś to jest opisała. Piękny mężczyzna. Piękny mężczyzna, który sam w sobie w tej piękności jest bardzo uczciwy i doskonały, ale nie przez gloryfikację tego swojego wyglądu i tego doświadczenia samego w sobie, ale przez to, że on nie zostawia tego dla siebie, tylko on daje to nam i nas tym przenika. I wtedy ten moment zwrotny tego nawrócenia, zderzenia się z nim i tą pięknością jego, tą taką szlachetnością, delikatnością, intymnością najpiękniejszego z lekarzy rzemieślników, który nieraz boli, kiedy on nas tym młotem swojej miłości gdzieś tam ciosa. Ale co się dzieje, jak idziemy do terapeuty? Nim on nas wyprostuje, to te wszystkie terapie, które przejdziemy, on też nas musi fizycznie naprostować i to boli. Czy tata widzi, jak biegamy koło pieca, nieraz też pozwala nam się sparzyć, abyśmy się przekonali, przytula nas potem do swojego serca, gdy biegniemy i płaczemy. I ja poprzez takie obcowanie z Jezusem, to kiedy mi się objawił i widzę Go pięknego, że On się tą pięknością ze mną dzieli i przenika, daje mi ten sens
dążenia do zbawienia i wieczności przez ciągłe powstawanie przez sakramenty ze swoich grzechów dla zbawienia siebie, dla zbawienia ludzi i świata, jako Boże narzędzie, Boże rzemiosło. Czyli trafiłeś do wspólnoty, byłeś 2 lata. I gdzie jesteś teraz, powiedz, jakie jeszcze tak w skrócie opowiedz o tą drogę? No to jest teraz ten moment, kiedy ja jestem po egzorcyzmie, takim już mocnym, kluczowym, generalnym w 2017 roku w Leżajsku, który się odbył. Czyli jeszcze kolejny, tak? Tak, to był szereg egzorcyzmu, ponieważ w momencie, kiedy ja kończąc studia i idąc do pracy, kolejne lata, 2015, 16, 17 rok, to był czas, kiedy ja już byłem tym psem zerwanym z łańcucha, ale ja już byłem opatrzony przez Pana Boga. On mi ponownie dał moje imię, Dawid, i On opatrzył moje rany. I ja nie byłem przypięty do jakiejś uprzęży z innymi psami. Ja mogłem swobodnie się poruszać, przemieszczać we wspólnocie Kościoła i modlić się, ale święty Jan Maria Wianney mówi, że na celowniku są ci, najbardziej doświadczają tych ataków, osoby, które się nawracają i są w stanie łaski uświęcającej, które walczą, ponieważ wszystkie inne, które nie otwierają się na działanie Pana Boga, one współpracują z szatanem i są przenikane tą złą jego mocą i energią. Ja zacząłem walczyć i starać się być cały czas na powierzchni przy Panu Bogu. I wtedy zaczynały się te wszystkie ataki, manifestacje, gdzie nie działała współpraca z psychiatrą, z psychologiem, i leki nie działały. I dopiero przez kolejne jakby egzorcyzmy, i ten egzorcyzm teraz po owocach widzę generalny w 2017 roku, o który zadbał mój taki, powiem, braciszek, bardzo bliska osoba, przyjaciel w duchu, wierzę, który poprzez czas, kiedy po 2 latach zacząłem pracę w Katowicach, już byłem obroniony, skończyłem studia, poszedłem na głęboką wodę, opuszczając wspólnotę w Knurowie, czując cały czas, że wspólnota się za mnie modli, że idę w świat marketingu, projektowania, trafiając do największej agencji reklamowej na Śląsku, która rozbudowywała się, nabierając rozpędowy taki coraz większy charakter takiej pochłaniającej machiny korporacyjnej. Poszedłem do tej firmy i zacząłem pracować w niej. I czułem, że ta modlitwa, którą dostałem, jest to modlitwa osób, przyjaciół wierzy, które cały czas się za mnie modlą i mnie chronią. I od tego czasu Bóg zaczął dawać nowych ludzi i moich przyjaciół na mojej drodze. I w momencie, kiedy już Knurów był w przeciwnym miejscu, po środku było gdzieś Zabrze i potem Katowice, już nie mogłem uczestniczyć w tym spotkaniu, Pan Bóg dał na mojej drodze kolegę z innej wspólnoty, w której przez wspólnych znajomych spotkania u nich, czyli we wspólnocie w Rudzie Śląskiej, miasto, które jest za Zabrzem, poznałem przez wspólnych znajomych kolegę Radosława, który działał w Warszawie na spotkaniach z ojcem Jamesem Mandżakalem, jako diakonia wstawiennicza, diakonia, która posługiwała, modląc się relikwiami. Przyjechał na Śląsk, przyjaciel poznał tutaj dziewczynę, zawarł sakrament małżeństwa i przeniósł te wszystkie swoje tradycje w jego życiu, które też w pewnym momencie było takie bardzo mocno wybuchowe i była taka sinusoida, jakiś regres, że Radek bardzo mocno upadł, a potem dzięki Panu Bogu i modlitwie najbliższych się podniósł. Na wspólnych takich wyjazdach na tyskie wieczory uwielbienia do Aleksandra Bańki, które są organizowane przez niego, na którymś z takich spotkań zaczęliśmy coraz częściej jeździć i modlić się i rozmawiać z Radosławem o swoich pasjach. I w 2014 roku, na którymś z kolejnych spotkań, zaczęliśmy się już tak przyjaźnić i rozmawiać o wspólnych spotkaniach. Radek zaprosił mnie do grupy modlitewnej Żywego Różańca, którą prowadzi. Zaczął mówić o tym, że jest asystentem księdza egzorcysty z diecezji katowickiej i posługuje. I on, widząc, co się ze mną dzieje podczas spotkań na tyskich wieczorach uwielbienia i rozmowach na temat tego, gdy mu mówiłem, co się działo we wspólnocie w Knurowie, co było omadlane przez księdza, przez wstawienników i odpowiednio nazywane, identyfikowane jako kolejne puzzle, Radek po modlitwach z księdzem diecezjalnym katowickim, działającym właśnie też we wspólnocie w Rudzie Śląskiej, tam gdzie, mówię, mieliśmy wspólnych przyjaciół i tam poznałem Radosława, Radek, mimo że mnie wcześniej tak nie znał, zajął się mną, zaopiekował, dbając o egzorcyzmy, które były wcześniej, i podjął decyzję, aby pojechać
na egzorcyzm do Matki Bożej Pocieszenia, do klasztoru ojców Bernardynów w Leżajsku, do ojca Hipolita Broszka, z którym Radek też posługiwał w modlitwie wstawienniczej, z tym kapłanem egzorcystą u ojca Jamesa. I pamiętam, że uczestniczyliśmy we mszy świętej. Po mszy świętej udaliśmy się do celi. Była rozmowa z kapłanem, wspólna modlitwa, po której kapłan przede wszystkim, bo kapłani nie są chętni, tak jak o tym się mówi gdzieś w mediach, w filmach, w jakichś horrorach, że przyjmują ludzi masowo. Kapłani przyjmują, egzorcyści przyjmują ludzi w ostateczności, kiedy naprawdę dzieją się ciężkie rzeczy i są ciężkie przypadki. Kapłan, który wtedy widział mnie pierwszy raz w Leżajsku, po wspólnej rozmowie i tym, co się zaczęło podczas tej rozmowy dziać, podjął decyzję, że modlimy się dalej. Poprosił wstawienników do celi i to był egzorcyzm, który zaczął się po wieczornej mszy świętej w kwietniu. Z 26 kwietnia na 27 kwietnia w 2017 roku i zakończył się przed godziną pierwszą w nocy. Bardzo mocny, intensywny egzorcyzm, podczas którego działo się dużo takich ciężkich fizycznych rzeczy też dla wstawienników, gdzie przemieszał się razem z moją osobą po pomieszczeniu cały fotel, na którym siedziałem, zostawiając rysy na posadzce, wbijając się nogami w ziemię. Podczas intensywnej modlitwy lały się z nas strugi wody, strugi potu, była ona tak intensywna. I osoby, które wtedy razem z kapłanem brały udział w tym egzorcyzmie, były momenty, kiedy nie umiały mnie jednego też utrzymać. I z perspektywy... Czy ty miałeś pamięć tego, co się dzieje? Ty pamiętasz to? Czy bardziej ja opowieści? Pamiętam wszystko bardzo dokładnie. Mhm. Tak jak każdy... Jak się czuje człowiek w czasie takiej modlitwy? Na początku było to bardzo ciężkie i trudne doświadczenie. Bardzo mnie bolało i fizycznie, i duchowo. Ale im częściej widziałem tą obecność Jezusa, największego przyjaciela i mamusi panienki, jak oni o mnie walczą, jak kolejne demony są wypędzane, zacząłem czuć się coraz bardziej swobodnie, coraz delikatniej. Ale podczas egzorcyzmów zawsze wychodziłem z ciała. I widziałem to, co dzieje się wokół. Mhm. Zawsze widziałem nas z góry i widziałem w pełni świadomie, jak poniewierane jest moje ciało. Czyli jak ten dealer, dający wszystko na kredyt, nienawidzi mojego ciała, nienawidzi tego, co się narodziło. Nienawidzi przede wszystkim poczęcia i życia. Mhm. Przede wszystkim już narodzonego. Dlatego wielokrotnie milionami przypadków chcę doprowadzać do tej aborcji, aby dziecko fizycznie nie przyszło na ten świat. I podczas generalnego egzorcyzmu konkretnie wyszło na powierzchnię to, że miałem podcięte skrzydła i zostało już konkretnie nazwane w momencie, kiedy byłem poczęty i życzono mi aborcji mojej mamie i w momencie, kiedy ona została zwyzywana. I te każde następne spotkania gdzieś co kilka lat z dziadkami, czy raz na kilka lat z tatą, po rozstaniu, w emocjach, w jakich odjeżdżali dziadkowie, teściowie mojej mamy i ojciec, w dalszych wyzwiskach i przekleństwach rzutowały jako ta furtka tej energii, która nie była Bożą energią. Energii, która przychodziła i próbowała się materializować i gdzieś przejąć kontrolę nade mną, gdzie w momencie, gdy zacząłem przyjmować Pana Boga do swojego serca, w Częstochowie już wiedziałem, że to jest szatan i to wszystko pochodzi od niego i to on się materializuje. I wtedy... Poczekaj, Dawid, czyli jak wisisz tak nad swoim ciałem, to rozumiem, że widzisz cały świat duchowy wokół, czy tylko widzisz tych wstawienników, tylko ten pokój, co się dzieje, czy jeszcze widzisz jakieś rzeczy duchowe? Ja w tym momencie zawsze widzę to, co się dzieje pode mną, czyli ja jestem z góry. I widzę nas tak pod kątem, całe wydarzenie, całą sytuację, od momentu rozpoczęcia egzorcyzmu do zakończenia. I dane mi jest widzieć... A masz jakieś uczucia wtedy tam, czy...? Ja już nie doświadczam lęku, cierpienia i bólu. Mhm. Ja widzę, co się dzieje i jestem świadom tego,
Ja te... Czyli widzisz, jak tam twoje ciało się gdzieś wykrzywia, tak, wywraca, dokładnie się dzieje złego z nim, tak? Tak, i odczytuję, widzisz, że było mi dane doświadczyć w taki, a nie inny sposób swoich egzorcyzmów i tego, który odczytuję jako ten kluczowy egzorcyzm, już taki generalny, wtedy w Leżajsku. Dlatego mogłem to widzieć i obserwować, aby widzieć, jak szatan znęca się nad ludzkim ciałem po to, aby wystraszyć inne osoby w otoczeniu, w kościele, w świątyni, czy we wspólnocie, na jakichkolwiek spotkaniach, czy sytuacjach, w których do manifestacji dochodzi. I ja widziałem, jak moje ciało było poniewierane. Ale ja też widziałem świętych, którzy przychodzili i którzy modlili się za mnie i którzy wyganiali kolejne demony. Widziałem tych świętych, którzy przychodzili z pieczołowitą czułością, troską, jak najwspanialsi lekarze. A pamiętasz ich imiona? Kto to był? Czy... Najbardziej zapamiętałem w takiej najbliższej relacji, ja mówię, że to jest mój dziadziuś. Siwiutki dziadziuś Pio, i ja nawet sobie tak żartuję, że on, mając ten dar bilokacji w miejscu, ale także w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym, przemieszczając się w latach, w epokach, że on chyba przeze mnie tak osiwiał, wiedząc, ile ja jeszcze rzeczy nawyrabiam i ile rzeczy jeszcze zrobię. Nie oskarżę się. I pamiętam, że w trakcie egzorcyzmu największe takie oczyszczenie ze strony świętych nastąpiło, kiedy przyszedł święty ojciec Pio i zaczął wyganiać demona za demonem. Wyganił kilkanaście demonów, które ciężko było wygonić. I on powiedział w taki bardzo charakterystyczny dla niego, oschły, ale trochę zamieniony w żart sposób, że ja mam się nie bać. Ty, łobuzie, mi się nie wystrasz, bo ty masz jeszcze dużo do zrobienia i to, co się dzieje, to jest rozgrzewka. I mi się przypomniały te słowa kuzyna Marka, który też był w trakcie egzorcyzmu obecny, że my cały czas mamy dużo do zrobienia. Już pewne rzeczy zaczynały się powoli w takim świecie oczyszczenia realizować. Coraz więcej było takich pro-life'owych możliwości współpracy ewangelizacyjnych. Ja zacząłem doświadczać to błogosławieństwo, a nie przekleństwo w moim życiu. Ja nie zamieniałem już w pracę i w projekty przekleństwa, ponieważ kiedy ja zacząłem pracować w relacji z Panem Bogiem, z różnymi klientami, ja zacząłem się modlić nad każdym, nawet najdrobniejszym, i kiedyś wydawałoby się najbardziej obciachowym, a dla mnie nawet tym najdrobniejszym, bo cennym w doświadczeniu, którego nikt mi nie zabierze, w doświadczeniu każdym klientem. I święty ojciec Pio przyszedł, otulił mnie i on powiedział, że on wiedział o moich narodzinach. On wiedział, że Dawid w 89 roku się urodzi i on już, mając ten dar proroctwa i widzenia tego chłopczyka i życia, które będzie mu zabrane, on już wtedy to, co robił on, mnie także zawierzył i moje życie, tak jak zawierzył swoje, zawierzył moje życie mamusi przenajświętszej i powiedział, że w żadnym wypadku mam się nie bać i po ludzku nie panikować, ponieważ jeszcze wiele rzeczy jest przede mną i mam, oddając całe serce Panu Bogu przez pryzmat ran Jezusa Chrystusa, zawsze otwartych patrzeć i przez Jego rany odczytywać to, co się wokół dzieje w kontemplacji skromności, ciszy, pokorze i modlitwie. Ja pamiętam, że po tym egzorcyzmie wróciłem z powrotem do tej korporacji, do tej pracy, to był ten 2017 rok. I ja myślałem wtedy, że dziadkowi i dziadziusiowi Pio chodziło dalej o zniewolenie moje, o opętanie, o te manifestacje, które się dokonywały, a się okazało, że ja, modląc się, bardziej oczekiwałem tych rzeczy pięknych i przyjemnych, ponieważ wiedziałem, z czym się wiąże kolejny egzorcyzm, ile siły energii może to też kosztować. Nie wiedziałem, kiedy te egzorcyzmy się zakończą. I zacząłem bardziej rozeznawać, iść tą drogą patrzenia na to, co ja mogę dla chwały Bożej zrobić. A ja w pracy, w której byłem, zacząłem od osób, które by się wydawało, spędzając wiele lat obok siebie, ramię w ramię, w jednej przestrzeni, że możemy się dobrze znać i otaczać miłością, zacząłem otrzymywać największy ból, ponieważ nie byłoby tygodnia, potem nie byłoby dnia naśmiewania się i szydzenia z katolików.
Nie, już nawet nie chrześcijan, a katolików. Dlaczego? Bo w większości to byli katolicy, którzy najbardziej wypowiadali się na Kościół, nie działając w Kościele, nie wiedząc, jak on funkcjonuje, czytając tylko lidy, nagłówki jakichś fejkowych, opłacanych do jakiegoś manipulowania mediów w internecie. A że myśmy byli agencją typowo działającą dla internetu, ja doświadczałem tego, jak bezpośrednio przez marketing i reklamę można naprawdę manipulować i potem widziałem po miesiącach zmanipulowane różne efekty przez działania marketingu. I doszło do momentu, kiedy ksiądz egzorcysta, dalej modlący się nade mną, rozeznał, że to dobro, które ja miałem zrobić w tej firmie, te wszystkie modlitwy, komunie święte, Eucharystię, pokutę, którą za kolegów, koleżanki przyjąłem, a ja nie ewangelizowałem w pracy. Ja nawet social mediów nie prowadziłem wtedy. Social media miałem jakiś martwy profil na Facebooku, dlatego że był mi potrzebny do pracy i nadzorowania pewnych rzeczy zawodowo. Przychodziłem do pracy i dla mnie było to, że świadczę o bycie dobrym katolikiem jako dobry pracownik i świadczę miłością. I wracam potem do swoich przyjaciół, znajomych i nieraz było tak, że wystarczył jeden wyjazd z przyjaciółmi. Ktoś mnie oznaczył na jakimś spotkaniu modlitewnym i w pracy gdzieś tam zaczynały się baty, że wszyscy siedzieli potem na Facebooku, na YouTubie, a ja miałem tyle pracy. Gdzieś tam rikoszetem odbijało mi się za to spotkanie, które ludzie zorientowali się, spostrzegli i widzieli, w czym ja biorę udział i ich to bolało. Potem odczuwałem właśnie, że to było za tą wiarę, za tą miłość. Tyle, że ja wtedy naładowany tą miłością, energią przychodziłem do pracy i to pozwalało mi dzielić się z nimi tą piękną aurą, jaką dawał mi Bóg, tym uśmiechem na twarzy. I ksiądz egzorcysta rozeznał, że to, co ja tam przynosiłem, już dawno przestało być miłosierdziem, gdzieś naturalnym takim pełnieniem dobrego obowiązku wobec bliźniego, naturalnym odruchem, ponieważ osoby przyzwyczaiły się do tego i zaczynają sobie rosnąć względem siebie coraz więcej. I doszło do tego, że ja już nie umiałem pracować w tej firmie. Znowu zaczęła na wierzch wychodzić nerwica, depresja. Pożegnałem się z tą firmą. Opuściłem ją i odetchnąłem, ale tylko pierwszego dnia, ponieważ zaczęły się ataki na moją osobę. Na to, że coraz swobodniej zaczynam dzielić się miłością, jaką Pan Bóg się ze mną podzielił i wylał ze zdroju swojej krynicy, swojego nieskończonego miłosierdzia. Mijały miesiące, tygodnie, miesiące i był coraz większy ból, cierpienie. Mojego stanowiska pracy już nie było. I przy każdym dzieleniu się poprzez social media, bo stwierdziłem, że skoro wszyscy wykorzystują z pracy najczęściej social media do głupot albo dzielenia się jakichś dziwnych rzeczy, najczęściej nie wnoszących żadnej wartości, będących często też reklamą, czyli udostępnianiem rzeczy naszych klientów, tego, co się udało wcześniej zrealizować, ja stwierdziłem, że ja chcę wykorzystać te narzędzia do dzielenia sensem mojego życia, tym, czego doświadczyłem. I kiedy zacząłem o tym pisać z pierwszego postu, drugiego, trzeciego, czwartego, o coraz większej Bożej miłości, miłosierdziu, zamiast jakiegoś dobrego zapytania ze strony byłych kolegów, koleżanek z pracy, co u mnie słychać, jak się czuję, zacząłem dostawać ataki skumulowane i nieraz zmasowane na mój profil. Nie robił tego nikt inny. Kiedy zorientowałem się, że pisząc o Bożym Miłosierdziu, widzę reakcje ludzi prześmiewcze, jakieś wiadomości na telefon, przez komunikatory, SMS-y, e-maile, okazuje się, że to były nagle tylko i wyłącznie osoby z mojego środowiska pracy. I ja w pewnym momencie, już w takim wymiarze ludzkim, jeszcze nie duchowym, zacząłem się poddawać. Zaczęła z tygodnia na tydzień, już mnie nie było niecały rok w pracy, wydawać silna, mocna nerwica, depresja, ale ja nie poddawałem się w tej, ja nie mówiłem o to ewangelizacji, mówiłem dzielenia dobrą nowiną, czegoś, co powinienem naturalnie robić. Zwłaszcza mając do dyspozycji social media, z których niejednokrotnie korzystałem do grania w gry, oglądania pornografii, robienia zakupów niejednokrotnie pod wpływem emocji nieprzemyślanych, wykorzystując do głupot, gdzie Pan Bóg też mi zaczął pokazywać po wyjściu z tej pracy, jak można wykorzystywać te media w dobrym celu. I zacząłem płakać na kolanach, Panie Boże, dlaczego ja tyle przeszedłem? Spotkałem Ciebie, Jezusie, spotkałem Ciebie, Mamusiu Przenajświętsza. Mam z Wami bliską relację i rozmawiam z Wami naturalnie, jak z każdą inną żyjącą osobą, którą spotykam fizycznie. A za miłość daną ludziom ja dostaję ból i cierpienie.
gdzie ja zacząłem krzyczeć po ojcu Pio, ty mi powiedz, kiedyś powiedziałem, staruchu z brodą, powiedz mi, dlaczego ty mnie tak jak Marek wtedy na łożu śmierci wpakował i powiedział, umierając, że będziemy coś robić, a za chwilę umarł i żeśmy go pochowali. Ty przychodzisz i ty mi tam szepczesz na tym egzorcyzmie, pokazujesz, jaki jesteś miłosierny, że dopiero będą przede mną wielkie rzeczy do zrobienia. Że zrobimy dla Pana Boga coś pięknego, dla zbawienia, nawrócenia ludzi. Ja nie prosiłem o to nigdy, a mi były takie rzeczy obiecane. I dla mnie to było coś pięknego, ja się cieszyłem. I mnie spotyka ogromny ból i cierpienie. I ja powiedziałem, tak jak wtedy w tym łóżku, gdzie mało brakowało, abym mógł leżeć już we własnych fekaliach, nieumyty, bo już nie umiałem się myć, zadbać o siebie, o swój wygląd, wizerunek. Już dochodziło do podobnych stanów, ale na szczęście nie zamknąłem się w tym łóżku, jeszcze walczyłem o to, aby wyjść na prostą, też w dalszym szukaniu pracy. W czasie, kiedy pojawił się wirus i nie mogliśmy wychodzić też z domu, to dodatkowo gdzieś tam podcinało mi skrzydła, bo nie widziałem furtki na znalezienie dalszej pracy. A tu jeszcze jakieś takie ataki byłych kolegów i koleżanek. Mówię, gdzie jest to połączenie tego bólu cierpienia z tą Bożą ofiarą i tym, co pięknego ma się jeszcze wydarzyć. Ale nie wycofałem się i to był ten moment dalszej wiary, że się nie poddałem i powiedziałem, dobrze, jeśli to ma tak wyglądać, a ja nie rozumiem tego i jeszcze ten ból ma być większy, ja to wszystko przyjmę. Ja mogę już nie pisać nic na tym Facebooku, mogę nie dzielić się tym słowem, ale ja Ciebie, Panie Boże, nigdy się nie wyprę. I tak zaczęły mijać dni. I pamiętam, że to już był 2018 rok. Wszedłem na Facebooka, już tak powoli zaczynałem się lepiej czuć. Samopoczucie było coraz lepsze. Samopoczucie było coraz fajniejsze. Do tego stopnia, że zaczynałem czytać treści, bo jakoś potrafiłem w głowie sobie znowu to przeanalizować, przeczytać jakąś książkę. Czułem taki odpoczynek. I w pewnym momencie jakiś kolega opublikował post i zauważyłem twarz ojca Pio i wielkimi napisami było zapisane: nie trać odwagi, jeśli przyjdzie ci dużo siać, a mało zbierać. I to już była dla mnie odpowiedź. To już była dla mnie odpowiedź tej gry, która się toczy w tym wymiarze ziemskim i tej ceny, którą ja płacę, że ta cena, ona jest warta tego, co się dzieje, o tą wieczność i to zbawienie. I dwa tygodnie później dzwoni do mnie Janek Sobierajski, reżyser filmu Powołany, że usłyszał moją historię w Warszawie, gdzie Zabrze na Górnym Śląsku, gdzie Warszawa. I Duch Święty mu szepcze do ucha, podpowiada, że on chciałby ze mną porozmawiać i poznać bliżej mnie jako osobę. I że mam się nie martwić, przedstawił mi projekt. Powiedział, Dawid, my chcemy, aby twoją historię usłyszał cały świat. I po raz kolejny nastąpił taki cud trwania w Bogu, w Jego świetle, w obecności. Nawet kiedy wszystkie latarnie wokół gasną, a tylko ta jedna mała zapałka daje światło, to daje światło i się pali. I z niej znowu może powstać ogromny ogień. I my nie mamy się martwić o to, kiedy ona nabierze tempa i tego podmuchu, bo to wie tylko Bóg. A to, że czasem spadną na nas kamienie z tego sita, które Pan Bóg trzyma i on nas tym pyłkiem, popiołem jeszcze trochę posypie, to jest dla naszego dobra i opamiętania, ponieważ Janek, rozeznając w Duchu Świętym, że on rozeznał i tak, i on chce tą moją historię przekazać całemu światu. On po raz drugi czuje i zadzwonił do mnie z nowiną, Dawid, że my to światu przekażemy. Doszliśmy do wniosku, że przez ostatnie lata i miesiące, kiedy o mały włos bym się nie poddał i najbliżsi przyjaciele z nami chcieli ze świata projektowego, tego najważniejszego, że gdybym nie wierzył w Pana Boga i bym go stracił, to bym nie żył i ta praca, której nie umie znaleźć, że ci ludzie w tej grupce kilku, kilkunastu osób chcieli mi zamknąć usta i gdzieś zmasowanie mnie atakowali i prześladowali, że oni nie dokonali tego, co chcieli dokonać przeciwko Bożemu Słowu i Bożej miłości i mało tego, przez tą cierpliwość i wytrwanie Pan Bóg nagradza każdego z nas i niejednokrotnie, gdybyśmy wycofali się na danym etapie życia, ja mając 18 lat,
Ja wtedy w tym łóżku, gdybym chciał popełnić samobójstwo, gdybym nie dotrwał potem do tego spotkania z kuzynem Markiem we wspólnocie odnowy u Marka Grabowskiego, czy nie dotrwałbym do tego telefonu Janka i wycofał się 2 tygodnie wcześniej, to szatan wie, co dzieje się po możliwości każdego takiego upadku i ucięcia nam drogi. I on będzie robił wszystko, aby te cudy się nie dokonywały. I gdybym ja na każdym etapie się wycofał, to te piękne rzeczy by się nie wypełniły. I pamiętam, że wtedy... A powiedz coś więcej o tym filmie Powołanym. Jak to się odbyło, jak to się rozeszło w ogóle, bo... Ja byliśmy na tej premierze, się poznaliśmy. Tak, już tak. Ale może są osoby, które nie widziały tego filmu, no tak chociaż parę zdań. Zapraszam wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć filmu Powołany, wpisując nazwę Powołany w wyszukiwarce YouTube czy w wyszukiwarce internetowej www. Chyba jest na YouTube po prostu. Tak, www.powolany.pl i tam będzie można przeczytać o całym projekcie, który został zrealizowany i miał premierę już ponad rok temu, 14 kwietnia w święto. To było Wielki Czwartek, nadania nam sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa, czyli Święto Kapłanów. Film o kapłaństwie i tym, co dzieje się przez namaszczenie święte mężczyzny na kapłana, co dzieje się przez jego ręce, przez tą świętość, która dzięki Bogu przepływa przez ludzkie ręce księdza i jak takie spotkanie z Bogiem może zaistnieć i działać w chwili i momencie, kiedy właśnie tym pośrednikiem jest kapłan, o którym mówi film Powołany. I ten film przedstawia losy i historię osób, które poznały Pana Boga właśnie przez tą łaskę daną podczas święceń kapłanowi. I to, że opiekuje się potem nad taką osobą. Kapłan powołany do dowolnego charyzmatu posługi nawet w przeróżnych środowiskach nie jest, nie musi to być ksiądz egzorcysta, tak jak w moim przypadku. Może być to ksiądz wikary posługujący w parafii świeżo wyświęcony, na przykład w swojej pierwszej parafii. Może to być ksiądz, który pracuje w DPS-ie, ksiądz, który założył jakąś fundację, ponieważ on działa w środowisku, w którym taką osobę przez scenariusz Pana Boga, przecinając różne drogi, może dać i tych ludzi z sobą spotkać. I to jest właśnie przedstawione w filmie, gdzie Marcin Kwaśny, wspaniały aktor, gdzie nikt inny tak wspaniale tej roli kapłana podczas kolędy odwiedzenia wiernych, wizyty duszpasterskiej, nikt inny by tak wspaniale jak Marcin Kwaśny, pozdrawiam serdecznie, by nie odegrał. I w tym filmie dajesz świadectwo. I w tym filmie właśnie dzielę się tą historią. No tak wiadomo, w pigułce, a tutaj tak, tak, troszkę więcej poznaliśmy tak, szczegółów. Konkretnie też nie chcę spoilerować, jakie wątki teraz, tak myślę, zostały poruszone, ale zobaczycie sami i to będzie jakby esencja tego, o czym tutaj tak rozmawiamy, bo po filmie Powołany do dzisiaj dostaję ogrom maili, zapytań, próśb, modlitw, podziękowań i świadectw świeckich, kobiet, mężczyzn, młodzieży, a także kapłanów, sióstr zakonnych, osób świeckich i duchownych, które proszą o modlitwę, dziękują za to świadectwo, którym się podzieliłem, czy prosząc o konkretne intencje. I ten film pokazuje właśnie, jak piękne owoce dalszej ewangelizacji, przez to, że mogliśmy się w tym filmie stworzonym przez Janka Sobierajskiego, Andrzeja Kocubę, księdza Piotra Śliżewskiego, w tym pięknym, zrealizowanym filmie podzielić. I teraz jest kręcony film Powołany 2, do którego także zapraszam wsparcia tej pięknej inicjatywy, akcji, ponieważ zapraszając mnie, często jest tak, że jestem przedstawiany, że Dawid podzieli się swoim świadectwem, a ja mówię, to jest nasze wspólne świadectwo, bo tworzą go ludzie. Gdyby nie wy, przyjaciele kochani, przyjaciele, rodzino, ci, z którymi mam kontakt przez internet, przez social media i ci, których spotykam z dnia na dzień w tym wymiarze fizycznym, tak jak nam też było dane się spotkać właśnie na premierze, widzę, jak Pan Bóg pozwala tworzyć piękne dzieła i gdyby nie wy, to ja sam tego bym
w takiej interakcji ludzkiej, tej Bożej pajęczynie, różnych scenariuszy i Bożych powiązań, nie doznał i jako Boże narzędzie nie wypełnił. I to samo będzie się dziać teraz tak, że w drugim filmie mówię, że my tworzymy razem ten film, my razem tworzymy nasze wspólne historie i to nie jest świadectwo każdej osoby z nas, ale to są nasze wspólne świadectwa. I teraz także, jeśli jesteście zainteresowani, przyjaciele, chcecie, możecie także przez kontakt ze stroną www.powolany.pl przeczytać, w jaki sposób ten film można, naszą produkcję, link wesprzeć. Do czego was wszystkich zapraszam i sam z niecierpliwością czekam na realizację i premierę tego drugiego pięknego, wspaniałego filmu. Dawid, moglibyśmy tak pewnie jeszcze 2 godziny, bo tak opowiadasz, że chciałoby się słuchać więcej. Więcej szczegółów tych modlitw, tej nadprzyrodzonej rzeczywistości, którą widziałeś. No ale wszystko musi kiedyś się skończyć, dlatego dziękuję Ci bardzo, że podzieliłeś się tą historią, bo na pewno jest to trudna historia, historia pełna cierpienia, ale też historia triumfu, miłości Bożej. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili na koniec za naszych widzów, żeby właśnie tacy widzowie, którzy jeszcze się gdzieś wahają, oddać swoje życie Panu Jezusowi, żeby podjęli taką decyzję. Proszę Cię, poprowadź taką modlitwę. Jezusie, Jezusie, przyjacielu, najintymniejsza relacja sama w sobie, najbardziej żywa w tym, czego na dany moment, do tego momentu doświadczyliśmy, mając konkretny wiek, konkretny bagaż doświadczeń, konkretną funkcję życiową, społeczną, zawodową, czy tą duchową, czy może nawet ewangelizacyjną. Ty znasz nasze serca i wiesz, do czego nas powołujesz. Ty to znasz, znasz nasze imię, nim jeszcze pojawiliśmy się fizycznie, z krwi i kości, stąpając po tej ziemi. Wiesz, do czego jesteśmy powołani. Wiesz, z czym będziemy musieli się zmierzyć. I dotykasz naszych serc właśnie w zmaganiu się z naszymi obowiązkami codzienności, abyśmy się nie bali. Dodajesz tej odwagi. Zabierasz wątpliwość. Zabierasz lęk i niepokój. A dajesz siłę i radość w dążeniu do zbawienia, w dążeniu do wieczności, w tej codziennej walce, w drodze ku zbawieniu, o życie wieczne. Dotykasz najbardziej mrocznych labiryntów, skostniałych od lodu rejonów, mrocznych rejonów naszych serc, które czasami od tygodni, miesięcy, lat, w niektórych rodzinach nawet od pokoleń nie widziały światła w tym miejscu, które należy do Ciebie, w tym miejscu, które powinien opuścić zły, które próbuje opanować zły. Dotykasz tych miejsc, dotykasz tych serc. Dotykasz mężczyzn i kobiet w różnym wieku, dlatego aby oni mogli w ciszy i spokoju dalej zajmować się swoimi codziennymi sprawami. Już nie w niepokoju i lęku, ale niosąc właśnie to Twoje światło, które właśnie w tych sercach zapalasz, dając największą radość, dając największą miłość samą w sobie, jaką Ty właśnie jesteś. Zapraszając nas do wieczności. Dając, Jezusie, kochany, przyjacielu najcenniejszy, siebie w chlebie białym, w tej malutkiej hostii.
dając nam, ukochany, życie wieczne. Dając nam życie wieczne. Amen. Otworzyłem Słowo Boże, zresztą przed nagraniem, i wierzę, że to są też słowa, które chce Bóg do nas powiedzieć, że teraz, kiedy oddajemy swoje życie Tobie, Panie, to mówisz do nas z Księgi Izajasza, 43 rozdział od 18 wersetu. Nie wspominajcie rzeczy minionych. Nie rozważajcie tego, co dawno minęło. Oto dokonuję nowej rzeczy. Teraz się zaczyna. Czy tego nie pojmujecie? Tak, toruję drogę na pustyni, ścieżki na pustkowiu. Chwałę mi oddadzą zwierzęta polne, szakale i strusie. Bo dostarczyłem wody na pustyni. Kazałem płynąć rzekom na pustkowiu, żeby napełnić mój lud wybrany. Lud, który dla siebie ukształtowałem, będzie głosił moją chwałę. Dzisiaj wierzę, że Twoje serce jest tym ludem, które Bóg kształtuje, które napełnia tą żywą wodą. I mówi dalej Bóg przez Izajasza w 44 rozdziale. Tak teraz więc słuchaj, Jakubie, mój sługo, Izraelu, którego wybrałem. Tak mówi Pan, Stwórca, który Cię ukształtował i od łona matki Cię wspiera. Nie bój się, Jakubie, mój sługo, którego wybrałem, bo wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na lód, na ląd wyschnięty. Ducha mojego wyleję na Twe potomstwo i moje błogosławieństwo na Twoje dzieci. Wtedy się rozkrzewią jak drzewa nad wodą, jak wierzby nad potokami. Jeden powie, należę do Pana, drugi się nazwie imieniem Jakuba. Inny na swojej ręce wypisze własność Pana i określi się imieniem Izraela. Tak mówi Pan, Król Izraela i Jego Odkupiciel i Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy i ostatni, a poza mną nie ma bogów. Błogosławię Cię, Ojcze, w tym Słowie, błogosławię Cię, bo my jesteśmy Twoim Izraelem, Twoim ludem wybranym. Każdy z nas jest przez Ciebie wybrany, przez Ciebie stworzony, przez Ciebie upragniony. I Ty Twojego Ducha, Panie, na nas wylewasz. Mi ducha miłości, ducha, przez którego płynie żywa woda, woda, która daje nam poczucie bycia włączonym w Twoją rodzinę, która mówi nam, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Że jesteśmy upragnieni, ukochani. I jedyne, co mówisz nam, słuchaj, słuchaj Słowa Bożego, słuchaj nauki Bożej, słuchaj miłości Bożej. Bóg dalej Ci poprowadzi i będzie błogosławił Ciebie, Twoje potomstwo, wszystkie osoby wokół. I da Ci pieczęć swoją, Bóg. Jesteś Jego własnością. Więc jesteś już wykupiony, jesteś zbawiony i już żaden przeciwnik, jak ten, który próbował wyrwać Dawida, wyrwać go z tej misji, którą ma też tu na ziemi ewangelizacyjnej, załamać go, złamać jego życie, tak może w Twoim życiu jest, że chodzisz w smutku, w depresjach, w rozpaczach, w odrzuceniu, w niechęci. To jest ta pustynia, ale Bóg mówi dzisiaj do Ciebie, że wlewa Ci żywą wodę. Przyjmij to, bracie, siostro. Ja wierzę też, że Bóg dotyka i uzdrawia Wasze ciała. Widziałem osobę, która ma chorobę jelit. Choroba jelit. Dzisiaj się kończy ta choroba jelit. Bóle w jelitach odchodzą. Zupełnie, w imieniu Jezusa. Widziałem osobę, która miała zniszczone kostkę. Opuchliznę masz na tej kostce. I może przez to masz więcej czasu, w sensie może pracy nie ma, może ten, więc wierzę, że to jest, chociaż Bóg tego nie zaplanował dla Ciebie, to On przez to Ci błogosławi, że masz czas właśnie spotykać się z Nim więcej. Przyjmij Jego miłość, przyjmij to nawrócenie. I ja wierzę, że Bóg jako znak tej miłości Ci usuwa tą opuchliznę i ból z tej kostki schodzi. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Panie.
Wierzę, że Bóg przychodzi do osoby, która miała kłopot z relacją, z matką, szczególnie do kobiety. Być może byłaś też tak odrzucona. Może też ciąży nad tobą to słowo aborcja. I tą niechęć czułaś całe życie od swojej matki. I wierzę, że Bóg chce cię wyprowadzić na te łąki żywej miłości, radości. I ty nie mówiłeś o tym, ale Bóg zawsze wzywa nas do przebaczenia, do tego, żebyśmy uwolnili swoje serce. W przebaczeniu On uzdrowi nasz alem. Ciebie też wierzę do tego wzywa. Chwała Tobie, Panie. Barucha Baba Shem Baruch Adonai Hatach Katesem. Od wielu dni chodzę z takim poznaniem, z takim obrazem, które we mnie, słowem, obrazem, które we mnie dojrzewa, które nabiera kształtu i formy, że jest mężczyzna. Jest rysowane w moim sercu imię, ja je znam. Nazywa się jak jeden z ewangelistów, ale ja nie powiem tego imienia, ponieważ ta osoba zrobi to sama. Ona już jako ewangelista, ona tym się podzieli. I to ona jako pierwsza wypowie swoimi ustami, jak pięknie, intymnie została dotknięta przez żywego Jezusa. Jak została przytulona. I to ona po ludzku swoimi ustami, dzieląc się i ewangelizując, powie, jak pięknie, intymnie po imieniu nazwał ją przyjaciel Jezus. Wiem, że jest to osoba, która zna ten kanał, która działa w Kościele. Jest to osoba, która od małego była w wierze wychowywana, która miała zapewnione piękne ognisko domowe, wsparcie rodziców, cioci, wujków, dziadków, rodzeństwa. Ale martwi się, że wszystko dostawała w takiej tradycji, kulturze, praktyce, teorii. Rozwija się i robi to nienagannie, i działa we wspólnocie i nie przeżyła czegoś takiego dla niej spektakularnego, a Pan Bóg dotyka ciebie i ty, oglądając ten materiał po raz pierwszy, nie z takiej ciekawości śledzenia bardziej, jako narastającej kpiny i szydery, niewiary w cudy Boże, jakie tutaj też się dokonują, po raz pierwszy doświadczysz spoczynku w Duchu Świętym i Pan Bóg pokaże ci, jaką piękną wiarę w sercu posiadasz i właśnie jaki to jest dar pielęgnowany w tym środowisku i otoczeniu najlepszym dla ciebie, jaki Pan Bóg tobie dał. Po raz pierwszy doświadczysz tego spoczynku w Duchu Świętym i będziesz szanować relację, jaką rodzice ci przekazali, ten komfort i to ognisko domowe, to piękno, w jakim się wychowałeś i będziesz świadczył o miłości i pięknie ogniska domowego, miłości rodzinnej. I to daje tobie Pan Bóg. To jest twój charyzmat dzielenia się tym. Dzielenia się tym i przyjdzie właściwy moment dla ciebie, kiedy pójdziesz w świat i to przekażesz. I tym się podzielisz. Amen. Samryjesz, barucha, babarech, ketej, chemelechy, błogosławimy Cię, Panie, wywyższamy Twoje imię, wysławiamy Cię, Ojcze, i dziękujemy Ci, Maryjo, że byłaś tutaj z nami, że stawiasz się za nami, modlisz się za nami, prowadzisz nas zawsze do Jezusa. Amen. 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 Dzięki. Dziękuję Ci, świadectwo, za Twoją modlitwę, za Twoje dary, poznania. Radzę, że to uwalniasz, nie boisz się tego i wierzę, że masz przed sobą jeszcze wspaniałą drogę. Jeszcze więcej Bóg dla Ciebie szykuje. Jeszcze potężniejsze rzeczy będziesz w Kościele czynił. Wierzę, że przez Twoje ręce dużo ludzi pozna Boga i doświadczy Jego żywej Bożej mocy. I naprawdę jeszcze więcej serc Bóg przyprowadzi do siebie przez Twoje uniżenie i przez Twoje posłuszeństwo. Błogosławię Cię w tym wszystkim. Dziękuję z serca, przyjacielu. Całym sercem, całym sobą. I Was, kochani, zapraszam do subskrybowania kanału. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, pozostawcie komentarz, szczególnie jak dotrwaliście do końca. Tak. Bo nagranie już trochę trwa. Może taki, jak tam będzie w Waszym komentarzu uśmiech, to już będę wiedział, że doszliście do końca, do tego momentu, tak? I zapraszam też do formacji. Jeżeli nie macie możliwości, wejść do wspólnoty prawdziwej, fizycznej, to mamy dla Was kurs Fundament, online'owy.
jest link pod spodem, kurs kilkutygodniowy, co 3 miesiące mniej więcej się odbywa. Zapiszcie się, wzrastajcie w Bogu, wzrastajcie w Słowie Bożym, wzrastajcie w obecności Jezusa, żeby ta wiara nie była tylko czymś, co na chwilę jak powietrze, jak podmuch przychodzi, a przy pierwszym podmuchu zimna się wywraca i już nie myślimy o niej. Także zakorzeńcie swoje serce w Chrystusie, w Jego Słowie. Zapraszam oczywiście na Wieczory Chwały, ostatnia niedziela miesiąca, poza wakacjami. I następny Wieczór Chwały to będzie w czerwcu, 20, ostatni, chyba 4 czy 5, już tak nie pamiętam. Początek wakacji, pierwsza niedziela wakacji. O, chyba 26 to jest może. Będzie link, to sprawdzicie dokładnie, wyleciało mi dokładnie te daty. Online'owo i do nas do Wołomina. Tyle ogłoszeń i dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia na dalszej naszej drodze. Do zobaczenia, kochani. Zapraszam tutaj do Roberta. Dawajcie na świadectwo. Słuchanie, przeżywanie kolejnych świadectw. Właśnie, piszcie, wspólne kto historii, chce opowiedzieć. Wspólnych świadectw. Ja chętnie posłucham tego, co Bóg dla was zrobił. Dokładnie. Na dziś to wszystko. Pozdrawiamy. Żegnamy się. Z Panem Bogiem. Cześć. Tu się uśmiechnij, to będzie na miniaturkę. O, dobra, dzięki.